UFO? Jakimś dziwnym trafem obserwacje prawie zawsze ma miejsce akurat w Stanach Zjednoczonych. Kosmici chyba bardzo lubią Amerykę. UFO? Obserwacje zaczęły się dopiero po II wojnie światowej. Akurat zbiegło się to z rozwojem naszej technologii. Wcale nie podejrzane. UFO? Bądźmy poważni. Tylko szaleńcy widzą UFO. Niby dlaczego astronomowie i piloci samolotów komercyjnych ich nie widują? UFO? Co jest bardziej prawdopodobne? To, że za obserwacje opowiadają kosmici, czy też, że to tylko tajna ziemska technologia? Umówmy się, różne rządy opracowują tajne samoloty, a potem ludzie już myślą, że widzą UFO z kosmosu. UFO? obserwacja UFO jakoś się zakończyły od czasu, gdy wszyscy mają smartfony. Ciekawy zbyk okoliczności. 2023 rok każdy ma smartfona w kieszeni. Taka technologia, a jakoś nikt nie potrafi zrobić dobrego zdjęcia lub nagrania UFO. UFO? I jak rozumiem, wszystkie państwa świata uczestniczą w gigantycznym spisku, ukrywając wszystkie informacje UFO, bądźmy poważni. David Grash, to, że jeden człowiek twierdzi, że Amerykanie zyskali ufa z kosmosu, nie oznacza przecież, że ma rację. Co, mamy niby tak po prostu uwierzyć jednej osobie na słowo? Ufo? Przecież to całkowita dystrakcja, próba odwrócenia uwagi. Wypuszczają te wszystkie informacje UFO, aby odciągnąć naszą uwagę od prawdziwych problemów. Nie dam się zrobić w konia. Obcy lecieliby tyle z kosmosu, ale tylko po to, aby ostatecznie rozbić się na Ziemi? To nierealna, by tak zaawansowana cywilizacja mogła się rozbić. UFO i co? Kosmici niby nas odwiedzają i jakoś nikt na świecie nie puścił pary z ust? Takie informacje musiałyby wyciec, ktoś by coś przecież powiedział. UFO? No już wierzę, że UFO przylatuje z kosmosu tylko po to, by zrobić kręgi w zbożu lub porywać krowy. UFO? Poważni naukowcy się tym nie zajmują. Gdyby kosmici nas odwiedzali, to jacyś naukowcy by to zaobserwowali, zwrócili by na to uwagę. Chyba nie myślisz, że spojrzenie naukowe mogłoby się aż tak pomylić. Naukowcy badali już ten temat i uznali, że nie ma w tym niczego ciekawego, niczego niezwykłego. Niby dlaczego rzekome UFO zmienia swój kształt wraz z upływem czasu i rozwojem naszej technologii? UFO? Mam niby wierzyć, że odwiedzają nas wyimaginowane istoty z kosmosu? Niesamowite, ktoś może tak uważać. Wybacz, ale spieszę się do kościoła. UFO to kosmici? Słuchaj, wszechświat jest ogromny, więc jacyś kosmici pewnie istnieją. Odległości między gwiazdami są jednak po prostu zbyt duże, aby mogli tutaj przylecieć. Miliony lat świetnych. UFO to kosmici i niby dlaczego ci kosmici wyglądają tak podobnie do ludzi. Nic nie wiemy na temat życia pozaziemskiego, tego jak potoczyła się gdzieś ewolucja. Natomiast umówmy się, tacy obcy będą znacznie bardziej obcy, a nie nas przypominać. UFO, już widzę jak inteligentne istoty z innej planety przymierzają kosmos, ale tylko po to, aby pojawić się gdzieś z daleka na niebie. Jeśli by tutaj przybywali, to dlaczego niby nie lądują pod białym domem lub na krakowskim przedmieściu i nawiązują z nami kontaktu? Żaden z was nie ma racji. Argumenty, jakie przytaczacie tylko na pozór, wydają się rozsądne. W rzeczywistości wszystkie argumenty są błędne z bardzo prostego powodu. Ludzie są po prostu całkowicie niedoinformowani. Brak wiedzy na ten temat generuje wiarę w kompletne nonsensy. To od czego zaczynamy? Zamieniam się w słuch. Przepraszam, jeszcze ja się nie wypowiedziałem. To są jakieś żarty. Przecież UFO nie istnieje. Nie wiem, jak w ogóle można w to wierzyć. Kosmicznie nie odwiedzają Ziemi. UFO nie istnieje? UFO nie istnieje. Rozumiem. Powiedz mi zatem, co widać na tych nagraniach oraz zdjęciach. No widać, że jakiś obiekt lata w powietrzu, ale to przecież nie oznacza, że to są kosmici. Rozumiem. Czy potrafisz podać definicję UFO? No, że to niby te, no, statki kosmiczne obcych. Zdaję sobie sprawę, że rozszyfrowanie iterowych skrótów może być ciężkim orzechem do zgryzienia. UFO to z angielskiego po prostu Unidentified Flying Object. Po polsku można to przełożyć na skrót NOL, niezidentyfikowany obiekt latający. To oznacza, że danym obiektem może być cokolwiek, co znajduje się w powietrzu, ale czego nie może dokładnie zidentyfikować. Może to być samolot, helikopter, dron, balon, torebka foliowa, ptak czy cokolwiek, w tym potencjalnie właśnie straty kosmiczne w tej cywilizacji. UFO to po prostu coś niezidentyfikowanego. Coś podobnego. To niemożliwe. Gdyby było tak jak mówisz, to przecież wówczas tłumy ludzi byłyby w stanie to zrozumieć i podać definicję. Chcesz mi wmówić, że tylu ludzi nie jest w stanie zrozumieć tej subtelnej różnicy? Kosmiczna powieść daje już mu spokój. Faktycznie, są ludzie, którzy myślą, że UFO nie istnieje i zadają niezdarzeczne pytania typu czy wierzysz w UFO? Nic na to nie poradzisz. Tak, wiemy przecież, że UFO istnieje. Tylko może przejdźmy już do poważniejszych kwestii dotyczących UFO. Zacznijmy może od tego. Obserwacje UFO zaczęły się dopiero po II wojnie światowej. 1947 rok, Stany Zjednoczone, Kenneth Arnold, potem rozwór. Obserwacje UFO zbiegły się akurat z rozwojem naszej technologii bardzo podejrzane. Nie masz racji. Słucham? Nie masz racji. Obserwacje niezdejmowanych obiektów latających trwają tysiące lat. Jedyne co nowego pojawiło się po II wojnie światowej to termin UFO. Porządkowo od 1947 roku w Stanach Zjednoczonych obiekty to określone jako latające spodki lub latające dyski. Ostatecznie świeci powietrzne USA przyjęły szersze określenie UFO. Oficer wojskowy Edward Truppel, szef projektu Bankinnej Księgi, stwierdził. Oczywiście termin latający spodek wprowadza w błąd, gdy odnosi się go do obiektów o wszelkich możliwych kształtach i parametrach. Z tego powodu wojsko preferuje bardziej ogólną, choć mniej kolorową nazwę, niezidentyfikowany obiekty latające, w skrócie UFO. Znacznie wcześniej ludzie widywali jednak w powietrzu różne nietykowane obiekty, jednak po prostu nadawali im inne nazwy. Podczas II wojny światowej piloci samolotów opisywali UFO jako Foo fighters Wcześniej obserwacje dziwnych obiektów na niebie miały miejsce w Skandynawii w 1934 roku, w Fatimie w 1917 roku, a w Stanach Zjednoczonych w latach 1896-1897. W 1566 roku doszło do obserwacji UFO nad Bazyleą, a w 1561 roku nad Norymbergą. W XI wieku wybitny chiński uczony Shen Kuo doniósł obserwacji UFO w kształcie perły, latającego obiektu z otwieranymi drzwiami świecącymi ze swojego wnętrza oświetlającym światłem. Obiekt był w stanie wystartować z ogromną prędkością. W książce Cuda na niebie informatyki astronom Rzek Wale oraz folklorysta Chris Obek udokumentowali 500 spisanych obserwacji UFO dokonanych od starożytności aż do roku 1879 o obserwacjach UFO donosili także rzymscy historycy, tacy jak Plutarch, Pliniusz Starszy, Józef Laviusz, czy Cassius Dion. Możemy jeszcze bardziej cofnąć się w czasie. W Biblii również przecież opisano UFO. Oto książka UFO w Biblii napisana przez astronoma Morisa Dzesaba. Tutaj książka Biblia i latające spotki napisana przez Barego Dauninga, pastora z licencjatem z fizyki i doktoratem z relacji między nauką i religią. Opisy obserwacji UFO znajdziemy także w świętych księgach hinduizmu. A na całym świecie starożytni ludzie z różnych kultur wspominali o latających tarczach, latających łodziach czy latających rydwanach ognia. Na koniec zerknijmy do publikacji, którą dla NASA napisał Richard Stolters, astronom i planetolog. Ta publikacja ma tytuł: "Niezdinkowana biegletancja starożytności". Stolters cytuje tam wiele przykładów dawnych obserwacji UFO. Richard Stolters napisał: do starożytnych raportów o tym, co dziś można by nazwać UFO, zastosowano połączone podejście historyczne i naukowe. Wiele konwencjonalnie wyjaśnionych zjawisk można wyeliminować, pozostawiając niewielką resztę zagadkowych raportów. Można je zaliczyć do tych samych kategorii, co współczesne doniesienia UFO, co sugeruje, że zjawisko UFO, bez względu na przyczynę, nie zmieniło się zbytnio przez 2000 lat. Dobra, ale zostawmy już te obserwacje. Pomówmy o tych najnowszych. Jak to jest, że obserwacje UFO prawie zawsze mają miejsce akurat w Stanach Zjednoczonych? Kosmici chyba bardzo lubią Amerykę. Nie masz racji. Co nie mam racji. Nie masz racji. Obserwacje są na całym świecie. Ta, a jakoś ja ciągle słyszę tylko USA. Jaki jest Twój ulubiony film? Ojciec Chrzestny. Rozumiem. Jakieś inne ulubione? No to ten. Forest Gump, 12 Gniewnych Ludzi, Interstellar, Poru do Przyszłości. Czyli filmy powstają prawie zawsze w USA? Co? Nie no skąd? Przecież filmy powstają na całym świecie. To dlaczego wymieniasz filmy powstałe wyłącznie w Hollywood? No akurat o tych słyszałem, te są najlepsze i najpopularniejsze. Ciekawa sprawa, że tylko w państwie z małym procentem populacji świata ludzie potrafią nagrać dobre filmy. Dobra, ale nie widzę żadnego związku z tematem UFO. Zwróć uwagę, że żyjemy w kulturze zdominowanej przez kulturę anglojęzyczną, głównie tą ze Stanów Zjednoczonych. Oni eksportują na cały świat swoje filmy i seriale, czy swoją muzykę. Jeśli wejdziesz na Polskim Filmobie w zakładkę Top 500 filmów z całego świata, to aż 47 z pierwszej pięćdziesiątki powstało w Hollywood. Nasza kultura od dekad jest zalewana produktami z USA. Stąd też ludzie oglądają głównie amerykańskie filmy, amerykańskie seriale, a nawet słuchają głównie anglojęzycznej muzyki. Muzyk urodzony w USA na starcie ma ogromną przewagę nad resztą świata, bo ma znacznie większe szanse stać się popularnym na świecie. Tak samo jak film powstaje w USA, nie na przykład w Chinach czy Indonezji. Zwróć także uwagę na inne czynniki. Jeśli w USA dojdzie na przykład do strzelaniny czy jakiejś katastrofy, to media natychmiast o tym trąbią z każdej strony. Podczas gdy się do takich samych wydarzeń doje np. w Indiach, Nigerii, Brazylii czy Wietnamie, to media ledwo co o tym wspomną lub w ogóle zignorują. Tak działa cały system przekazywania informacji. Jesteśmy zalewani informacjami kulturą z USA. Jeśli zatem dochodzi do obserwacji UFO w USA, to masz znacznie większą szansę, że media o tym doniosą, niż obserwacji UFO w Lesoto czy Turkmenistanie. Istnieje także znacznie większa szansa, że potem usłyszysz akurat o incydencie w USA, bo ktoś z USA nagrał ten film lub wejdzie to do kanonu kultury popularnej. Okej, okay, ale spójrz na to, spójrz na tę mapę. Widzisz? Obserwacje UFO 1906 do 2014 roku, niemal wyłącznie USA. No, widzę. Obaliłem tę mapę w zeszłym roku. Źródłem danych w tej mapie jest NUFORG, czyli anglojęzyczna organizacja zajmująca się gromadzeniem informacji o UFO z siedzibą w USA. Oczywiście będzie ona mocno ukierunkowana na raporty w języku angielskim, głównie z USA, dokładnie tak jak sugeruje mapa. Kiedy esri.com wrzuciło tę mapę w internecie, wiele osób wyknął im to, że taka mapa będzie stronnicza w kierunku USA. A esri przyznał nawet rację w komentarzach. Pomimo tego, wiele osób używa tego typu argumentów. Pomyśl nad tym. Wyobraź sobie, że mieszkasz w Senegalu, Polsce, Nepalu czy w Mongolii. Czy jeśli zobaczysz u to zdecydujesz się poinformować o swojej obserwacji akurat organizacją New Fork z USA? A jeśli mieszkasz w Chinach czy Kambodży i nawet nie znasz języka angielskiego, to im to wówczas zgłosisz czy nie. Czy wiesz w ogóle, gdzie można zgłosić obserwację? Czynniki, o których wspomniałem, powodują potem, że wydaje się, iż UFO pojawia się głównie w USA, no i w Wielkiej Brytanii. Zerknijmy zatem krótko na różne państwa. Rzeczywiście, USA poświęciło najwięcej uwagi badaniom UFO. Projekt Bankinnej Księgi zebrał 12 618 obserwacji. Kilka tygodni temu ARO świadczyło, że zebrało ponad 800 nowych obserwacji w ostatnich latach. UFO było także oficjalnie badane przez inne państwa. Wystarczy wymienić Francję, Wielką Brytanię, Brazylię, Kanadę, Związek Radziecki czy Urugwaj. Za każdym razem okazuje się, że większość UFO ma prozaiczne wyjaśnienie i tylko kilka procent pozostaje niewyjaśnione. Przykładowo Urugwaj zebrał 2100 przypadków, z czego 40 pozostało niewyjaśnionych. To małe państwo z małą populacją i małą powierzchnią. Stany Zjednoczone mają prawie 100 razy większą populację, więc Urugwaj powinien odnotować około 200 tysięcy obserwacji, gdyby ich populacja była podobna. Zasadniczo zatem taki uróg nawet większe zagęszczenie obserwacji UFO niż USA. Francja ma 1000 przypadków przy populacji 1,5 populacji Stanów Zjednoczonych. Warto o tym wszystkim pamiętać, bo przecież naturalnym jest, że tak ogromny i rudny kraj jak Stany Zjednoczone musi mieć więcej obserwacji przypadków UFO niż mniejsze kraje takie jak Polska, Mauritius czy Malezja. Z tych wszystkich powodów łatwo jest skierować narrację, że UFO pojawiają się niemal wyłącznie w USA, co jest kompletną bzdurą wypowiadaną przez niedoinformowanych ludzi. Poza tym zastanów się, gdyby hipotetycznie potencjalnie za częściowo odpowiadali kosmici, to czy byłoby też tak dziwnym, że części odwiedzaliby obserwować USA, czyli najpotężniejsze państwa na świecie, a nie Polskę czy Gwinę Równikową? Wiele osób używa argumentów typu UFO to tylko zjawisko kulturowe lub UFO pojawiają się tylko w USA. Niesamowite jak ludzie dają się na to nabierać. UFO? Co jest bardziej prawdopodobne? To, że za obserwacje odpowiadają kosmici, czy że to tylko tajna ziemska technologia? Umówmy się, różne rządy opracowują tajne samoloty, a potem ludzie już myślą, że to widzą ufo z kosmosu. Sprawa wyjaśniona. Czyli uważasz, że te obserwacje UFO to po prostu tajna ziemska technologia? Jak najbardziej. Który kraj posiada zatem taką technologię w starożytnym Rzymie, Izraelu, średniowiecznych Chinach i Europie? Dobra, ale ja mówię o czasach współczesnych. Czyli tak po prostu mamy porzucić wszystkie wcześniejsze obserwacje? Tak. Musimy tak zrobić, aby mój argument miał choć odrobinę sensu. Rozumiem. No i widzisz, voila. Te obserwacje UFO zaczęły się po II wojnie światowej. Zbiegło się to z rozwojem nowoczesnych samolotów i zaawansowanej technologii. Po prostu ludzie czasami widzą te utajnione samoloty, a potem myślą, że to statki kosmiczne obcych. Czyli twoim zdaniem jakieś państwo, albo ileś państw, potajemnie opracowuje super szybkie, zaawansowane pojazdy, a potem ludzie myślą, że to UFO z kosmosu? Dokładnie tak. Jeśli takie jest, to nad tymi pojazdami muszą pracować tysiące ludzi. Chyba zgodzimy się co do tego, że ktoś musiałby puścić parę ZUS i takie informacje by wyciekły. Czy mógłbyś podać nazwiska ludzi, którzy o tym mówili? Niestety nie. Aby było jasne, aby wykazać, że to nie kosmici, przedstawiasz tak zwane racjonalne wyjaśnienie, którym jest teoria spiskowa. Pod tytułem to tylko utaniona technologia w sekrecie opracowana przez tysiące ludzi i nikt nie pisnął ani słowem. Tak właśnie robią. Słuchaj, to chyba oczywiste, że Amerykanie i inne narody mają technologię, o której nam nie mówią. I to, że mają taką technologię, automatycznie musi oznaczać, że jest to wytłumaczenie wszystkich obserwacji UFO? To może spojrzymy na zdolności niektórych UFO z różnych incydentów. Ok. 1954 rok. Pionier techniki rakietowej Herman Obert w swoim artykule opisuje, że UFO było śledzone na radarze, poruszając się z prędkością 19 km na sekundę. Wiesz, ile to jest w kilometrach na godzinę? Nie. 68 400 km na to może teraz incydent w Betun w 1951 roku. Profesor fizyki Kevin Knut w swojej pracy oblicza, że UFO wykonywało przyspieszenie rzędu 1700 G. Incydent tik z 2004 roku UFO wykonało przyspieszenie rzędu 5370G. TikTok poruszał się z prędkością co najmniej 70 tysięcy km na godzinę. Nie znamy żadnych materiałów, które wytrzymałyby takie przyspieszenia, nie potrafimy zbudować latających pojazdów, które by to zniosły. Wyjaśnienie pod tytułem to tylko tajna ziemska technologia jest wyjaśnieniem powierzchownym. Łatwo jest rzucić takim hasłem, natomiast trudniej jest dopasować je do osiągów UFO. Dla porównania Lockheed SR-71 Blackbird, najszybszy samolot wprowadzany do służby operacyjnej w siłach powietrznych, osiągnął prędkość 3500 km na Żadne drony nie osiągają nawet takich prędkości. Nawet najlepsze bezzałogowe samoloty pozostają daleko w tyle. X-43, bezzałogowy samolot eksperymentalny zbudowany przez NASA w 2004 roku, osiągnął prędkość 11850 km na do prędkości TikTaka nie zbliżył się nawet super szybki HTV-2 Falcon. bezzałogowy statek powietrzny opracowany w 2010 roku przez DARPA, zdolny osiągnąć 20 tysięcy km na godzinę. Pamiętajmy jednak, że prędkość to przecież nie wszystko. Nawet ta cała amerykańska technologia w dalszym ciągu działa w ten sam sposób konwencjonalny sposób napędu. Technologia ze skrzydłami, widocznymi środkami napędu, wyraźną sygnaturą. Kuromem dźwiękowym technologia niezdolna do ekstremalnych przyspieszeń i wytrzymania przeciążeń i gwałtownych skrętów. Nie wspomnę już nawet o doniesieniach o tym, iż pojazdy UFO potrafią latać w powietrzu i pod wodą. Wniosek. Ludzie forsujący tezę o tajnej ziemskiej technologii albo nie zdają zdolności UFO, albo ich nie doceniają. Takie obiekty to nie są tylko jakieś tam zaawansowane statki, które mogą być opracowane w tajemnicy. Postęp technologii nie odbywa się w taki sposób. Postęp wymaga dużo czasu i wielu naukowców pracujących razem. Technologie, które widzimy na etysi są opracowane w tajemnicy, nie oskakują nagle tak daleko, ale są niewiele lepsze od wcześniejszych technologii. Czasem tutaj mam do czynienia z gigantycznym wyprzedzeniem technologicznym. Te obiekty całkowicie o całkowicie innym środku napędu, innym sposobie poruszania, bez wirników skrzydeł, bez gromu dźwiękowego, zdolne do wręcz absurdalnych przyspieszeń i przeciążeń. Dodatkowo, gdyby ktoś w tajemnicy opracował te pojazdy, to gdzie są sygnaliści-informatorzy? Dlaczego nie ma jednej osoby, która zgłosiłaby się publicznie i powiedziała o tym, że istnieją takie pojazdy, że ktoś nad tym pracował? Dlaczego nic takiego nie wycieka do mediów? Zwróćmy uwagę na pewien swoisty paradoks. Istnieją ludzie, którzy nie lubią pozaziemskiego wyjaśnienia UFO, a zatem są gotowi uwierzyć we wszystko, nawet w teorie spiskowe, oferujące rzekomo racjonalne wyjaśnienie. Naturalnie prawdopodobnie jest, że za część obserwacji UFO rzeczywiście odpowiadają tajnione pojazdy z USA czy z innych państw, których przyciętni zjadacze chleba po prostu nie znają i myślą, że to UFO. Problem pojawia się jednak wtedy, jeśli ktoś próbuje wmówić, że w takim razie jest to wyjaśnienie wszystkich obserwacji UFO. Od starożytności przez średniowiecze aż po dziś. Od zwykłych obserwacji do tych najciekawszych z najlepszymi osiągami. UFO? Bądźmy poważni, tylko szaleńcy widzą UFO. Nie masz racji. Że co? No to popatrz na to. Stephen Hawking, wybitny fizyk i kosmolog, słusznie to powiedział. A w 2008 roku, podczas przemówienia TED Talk, profesor Stephen Hawking powiedział: Wygląda na to, że nie odwiedzają nas kosmici. Pomijam doniesienia o UFO. Dlaczego miałby się pojawiać tylko pomyleńcom i dziwakom? Hawking nie miał racji. Czyli co, wiesz niby lepiej niż Stephen Hawking? Tak. Mocne słowa. Prawda bywa bolesna. Ale poczekaj, zanim do tego przejdziemy, od razu połączmy to z kolejnym byskotliwym argumentem. Zamieniam się w słuch. Dlaczego piloci samolotów komercyjnych i astronomowie nie widują UFO? Kompletny bełkot. Te argumenty są używane, aby wykazać, że przecież to te grupy powinny widywać UFO, a jednak ich nie widują. Christopher Mellon, były jest zastępca sekretarza obrony USA do spraw wywiadu, słusznie wypunktował ekspertów z SETI próbujących zdyskredytować UFO poprzez sugestię, że piloci samolotów komercyjnych jakimś dziwnym trafem nie obserwują UFO. W rzeczywistości wiele słynnych przypadków UFO dotyczyło właśnie takich pilotów. Od choćby Montgomery Alabama w 1948 roku, Manises Hiszpania w 1979, Japoński samolot nad Alaską w 1986, czy Wyspy Normandzkie w 2007. Był nawet interesujący przypadek w Chinach w 1991 roku. Melon słusznie wskazał, że wystarczy chwila wyszukiwarca, by znaleźć całą masę takich obserwacji. Od choćby kilka miesięcy temu, piloci i załoga kilkunastu samolotów komercyjnych obserwowała dziwne latające obiekty na niebie. A astronomowie? Jeśli ufo istnieją, to przecież kto, jak to, akurat astronomowie powinni je zaobserwować. W 1975 roku profesor Peter Starok przeprowadził badania wśród członków Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego. Jak się okazało, 5% z nich widziało UFO. Tutaj widzimy listę obserwacji dokonaną przez astronomów z całego świata od XIX wieku do 2000 roku. Ale powróćmy do Stephena Hawkinga. Hawking faktycznie powiedział, że odrzuca UFO w kwestii potencjalnych wizyt obcych pytając, dlaczego miałby się pojawiać tylko pomarańcem dziwakom. Istniały zatem dwie opcje. Albo Hawking miał rację, albo jej nie miał. Tak jak mówię, 5% astronomów z Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego widziało UFO. Czy Stephen Hawking określiłby ich jako dziwaków oraz pomyleńców? Jeśli tak, to w ten sposób powinien określić także przynajmniej dwóch prezydentów Stanów Zjednoczonych. Zarówno Jimmy Carter, jak i Ronald Reagan opisywali bowiem, że byli świadkami obserwacji UFO. O obserwacjach UFO donosiła jednak cała masa wojskowych, pilotów myśliwców czy pilotów samolotów pasażerskich. Czy gdyby Stephen Hawking wiedział, że część pilotów takich samolotów donosi o obserwacjach UFO, to czy przed wejściem na pokład samolotu określiłby pilotów mianem dziwaków? Po drugie, Stephen Hawking mógł zerknąć w dane z projektu bękitnej księgi. Ten projekt był prowadzony przez Armię Stanów Zjednoczonych, która bada UFO. Specjalny raport nr 14 projektu bękitnej księgi wyszczególnia skąd pochodzą obserwacje UFO oraz jaka jest ich wartość. Nigdzie nie wspomniano o tym, że 100% obserwacji pochodzi od pomyleńców i dziwaków. Przeciwnie, analitycy zaklasyfikowali multom przypadków pod względem jakości jako doskonałe, zwracając uwagę na to, że obserwatorami UFO były osoby wiarygodne, tak jak piloci linii lotniczych lub wyszkolony personel wojskowy. Co więcej, w kategorii rozpoznane tylko 1,5% przypadków uznano za przypadki psychologiczne lub zwariowane. Niepokojące jest zatem to, że nawet tak wybitni naukowcy jak Stephen Hawking, którego każdy z Was słusznie powinien szanować, daje się tak łatwo oszukać w tematyce UFO. Od razu rozwijmy ten temat, przychodzę do kolejnego argumentu. UFO? No już wierzę, że UFO przelatuje z kosmosu tylko po to, aby zrobić kręgi w zbożu lub porywać krowy. Zasadniczo istnieją dwie grupy ludzi, które mogą podnieść taki argument: manipulatorzy oraz przecięci zjadacze chleba. Ta pierwsza grupa ludzi postępuje wedle zasady, którą kiedyś nazywałem: skup się na ekstremum i wmawiaj ludziom, że ekstremum to norma. Osoby negatywnie nastawione do tematu ufo mogą właśnie w taki sposób spłycać tematykę ufo odnosząc się wyłącznie do ekstremum. Cel jest bardzo prosty, stygmatyzacja tematu i próba pokazania ludziom, że ufo to coś niepoważnego. No bo jak ktoś może wierzyć, że obcy przelatują tylko po to, aby zrobić jakiś krąg w zbożu lub hehe he, porwać krowę czy wszczepić plan człowiekowi. W ten sposób ucieka się od dyskusji na ciekawe przypadki ufo starając się przenieść dyskusję na manowca. Media lubują się w takich sensacyjnych historiach o porwanych korowach i innych dziwacznych incydentach, próbując przedstawić osoby zainteresowane UFO jako szaleńców i dziwaków. Większość przeciętych związek lebaczy ta jedynie nagłówki lub słucha właśnie o takich historiach, przez co potem łatwo można pomyśleć, że te wszystkie historie o UFO i korowach, implantach, kręgach przeczczaki się absurd. Niewykluczone zresztą, że sam Stephen Hawking również padł ofiarą tej brudnej gry, stąd też wypowiedział tak niedorzeczną opinią. Ten argument co do zasady jest zatem prawdziwy. Natomiast problem polega na tym, że jest on wykorzystywany do spłycania tematyki i skupiania się na ekstremum zamiast na tym, co najciekawsze, czyli na najciekawszych incydentach UFO. UFO? Jak rozumiem, wszystkie państwa świata uczestniczą w gigantycznym spisku ukrywającym wszystkie informacje UFO. Bądźmy poważni. Zgadzam się. Namibia, Boliwia i Papua Nowa Gwina uczestniczą w gigantycznym, globalnym spisku. No widzisz, przecież to niepoważne. W spisku muszą także uczestniczyć Mauretania, Barbados, Polska i Timor Wschodni. Dokładnie. Wymagane jest także uczestnictwo Macedonii, Omanu no i Nauru. Nauru? Istnieje w ogóle takie państwo jak Nauru? Istnieje. Również musi uczestniczyć w spisku, prawda? Niemożliwe jest, aby oni o niczym nie wiedzieli, prawda? No, może oni akurat nie wiedzą. Czyli wszystkie państwa świata uczestniczą w spisku ukrywając informacje UFO, czy też nie wszystkie? Sam już nie wiem. To się zdecyduje, bo to istotna różnica. No dobra, tylko niektóre. Nie ma potrzeby, aby Nauru, Polska i Zimbabwe o czymś wiedziały. A widzisz, to zmienia postać rzeczy. Absurdalnym jest COVID, że to by wymagało gigantycznego, globalnego spisku, w który zaangażowane byłyby wszystkie państwa na świecie. Większość państw w ogóle nie jest zainteresowanych UFO, nie badało ich. Wiele państw jest bardzo małych lub biednych, więc koncentrują się na innych problemach. Teraz ja. Okej. Okay. I co? UFO istnieje? Kosmici niby nas odwiedzają? Jakoś nikt na świecie nie puścił pary z ust? Takie informacje musiałyby wyciec, ktoś by coś powiedział. To zbliżony i ponownie błędny argument. Wiele państw świata publicznie przyznało, że UFO istnieje. Stany Zjednoczone, Kanada, Związek Radziecki, Brazylia, Urugwaj, Wielka Brytania, Francja, państwa skandynawskie. Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ludzie nie są w stanie tego zrozumieć. Ludzie po prostu nigdy o tym nie słyszeli, więc myślą, że żaden rząd nie potwierdzi istnienia UFO. Mało tego, przecież wielu oficjalnych szefów rządowych agencji badających UFO przyznało nie tylko, że UFO istnieje i nie tylko, że część obserwacji przejawia zawansowaną technologią, ale także, że za część obserwacji albo odpowiadają istoty pozaziemskie, albo że wiele wskazuje na to, że za nie odpowiadają i nie można tego wykluczyć. Tak publicznie przecież przyznaliby Joseph Allen Hynek i Louis Elizondo, tak przyznał kanadyjski szef Wilbert Smith, tak przyznał brytyjski szef Nick Bob, tak przyznał rogwajski szef Ariel Sanchez, a także byli francuscy przywódcy Claude Poyer i Jean-Jacques Velasco. Po raz kolejny, ludzie po prostu nikt o tym nie słyszeli, więc łatwiej jest krzyczeć, że nikt nie puścił Paryżu. Ile osób wie w ogóle o istnieniu francuskiego raportu komentarza z 1999 roku, napisanego przez wojskowych inżynierów i analityków do spraw obronności, którzy po trzyletnim badaniu UFO, oświadczyli, że pojedyncza hipoteza UFO w wystarczającym stopniu uwzględniająca fakty. To hipoteza o przybyszach pozaziemskich na korzyść, której istnieją silne przesłanki. Rzeczywiście, informacje o UFO musiałyby wyciec, ktoś by coś powiedział. No i przecież wyciekła Choćby w kwestii tego, że informacje o UFO są ściśle tajne w Stanach Zjednoczonych. Ja wymieniłem w osobnym filmie różne przecieki na przestrzeni lat. Ale wróćmy do spisku. Ok. W dalszym ciągu to by wymagało gigantycznego spisku. Jeśli już chcesz mówić o spisku, to powinieneś się skupić tylko na światowych potęgach. Tylko niektóre państwa mają wystarczająco zaawansowaną technologię i zasoby, aby w odpowiedni sposób wykrywać UFO. Najlepszym państwem jest oczywiście USA, z najlepszą technologią, bazami wojskowymi na całym świecie. Teraz wytłumacz mi jedną rzecz. Załóżmy hipotetycznie, że USA odkryły, że za niewielką część obserwacji UF odpowiadają kosmici. Czy twoim zdaniem natychmiast poinformowaliby o tym Sri Lankę, Polskę i Bhutan? Raczej nie. A poinformowałyby o tym Argentynę, RPA, i Indie? Zwierzyłyby się Japonii, Korei Południowej i Brazylii? Powiedziałyby o tym Francji i Niemcom? Skąd ta pewność, że USA na pewno nie trzymają jakichś sekretów przed innymi państwami i na pewno poinformowałby o wszystkim UFO, o czym wiedzą? Dobra, ale do czego zmierzasz? Zmierzam do tego, że nie ma potrzeby wysnuwać argumentu o gigantycznym globalnym spisku, ponieważ jest zupełnie prawdopodobnym, Lecz, że tylko Stany Zjednoczone mają pewną obraz tej sytuacji i trzymają to dla siebie. Po co w ogóle mieliby się tym dzielić z innymi państwami? Zatem w innym filmie wymieniłem trzy przecieki dotyczące tego, że istnieją w USA ściśle tajne informacje na temat UFO. Informacje, które nigdy nie ujrzały do światła dziennego. Dlaczego mieliby się tym dzielić z innymi państwami? Dobra, ale co w takim razie z Chinami i Rosją? Zateserariusz prowadził wieloletnie badanie UFO i stwierdził, że część obserwacji jest niewyjaśniona, a kilku naukowców twierdziło, że prawdopodobnie odpowiadają za to kosmici. Problem z Rosją i Chinami jest taki, że to są państwa odpowiednio autorytarne i totalitarne. Rządzący tymi państwami utrzymują całą masę sekretów. Naprawdę uważa, że gdyby czegoś się dowiedzieli na temat UFO, to zaczęliby kłapać dziobem na lewo i prawo zamiast trzymać to w tajemnicy? Wyobraź sobie na przykład, że w Chinach czy w Rosji doszło do obserwacji UFO w pobliżu baz nuklearnych. Myślisz, że uroczyście oświadczyliby światu, że nie kontrolują własnej przestrzeni powietrznej w pobliżu tak wrażliwych instalacji? A teraz wyobraź sobie inny scenariusz. W Rosji lub Chinach dochodzi do katastrofy UFO. Na miejsce przybywa wojsko i jak myślisz, co by zrobili? Czy zwołaliby konferencję prasową i podzielili się odkryciem z całym światem? Czy też utajniliby katastrofę, zabrali szczątki do tajnej bazy i w tajemnicy próbowali wykorzystać tę technologię do celów militarnych? Z czym tozą prawdopodobieństwo można powiedzieć, że nigdy by się o tym mógł nie usłyszeć. Ponieważ w tych państwach nie ma wolności słowa, potencjalny sygnalista informator miałby problem, by w ogóle opowiedzieć o tym medium, a prawdopodobnie szybko zostałby zlikwidowany. Te państwa mogłyby trzymać to w tajemnicy, aby ich przeciwnicy nie wiedzieli się, co odzyskano z kosmosu. Następnie próbowano by dokonać próby inżynierii wstecznej. Czyli uważasz, że nie ma żadnego spisku? Nie wiem, czy jest, czy nie ma. Wiele państw świata publicznie przyznało, że UFO istnieje. Informacje o UFO są ściśle tajne w Stanach Zjednoczonych. Ja wymieniłem w osobnym filmie różne przecieki na przestrzeni lat. Te wszystkie informacje wyciekają od lat i są publicznie dostępne. Jedyne to należy zrobić, poświęcić chwilę czasu, aby się z nimi zapoznać. Jeśli jest, to zaangażowanych jest maksymalnie kilka państw. Staram się tylko wykazać, że Chiny i Rosja byłyby w stanie to całkowicie utajnić. A także, że nie ma potrzeby, aby Stany Zjednoczone dzieliły się takimi informacjami z wszystkimi państwami. Przytaczająca większość państw w ogóle nie musi o niczym wiedzieć, więc argument o globalnym spisku z wszystkimi państwami jest po prostu niedorzeczny. Że nie był FO się na Ziemi. To, że jeden człowiek twierdzi, że Amerykanie zyskali FO z kosmosu, nie oznacza przecież, że ma rację. Co? Mamy niby tak po prostu uwierzyć jednej osobie na słowo? To tylko jeden człowiek, bądźmy poważni. Masz rację. Nie powinniśmy tak uważać tylko dlatego, że tak powiedział fizyk Robert Sarbacher, konsultant Rady Spraw Badań i Rozwoju Departamentu Obrony USA. Że kto? A nie, wybacz. Nie powinniśmy tak uważać tylko dlatego, że tak powiedział Nat Cobic, inżynier lotnictwa, dyrektor ds. rozwoju i oceny zaawansowanych technologii oraz dyrektor ds. badań i rozwoju marynarki i wojny USA. O kim ty w ogóle mówisz? miałem na myśli tego całego Davida Grasha, który ostatnio się pojawił i zeznawał, że Amerykanie zyskali podziemną technologię? Aha, czyli Twoim zdaniem tylko tak twierdzi? Tak uważam, ponieważ jestem niedoinformowany. Istnieje także możliwość, że jestem sprytnym manipulatorem, próbującym pokazać, że to tylko jeden człowiek, David Grash, i że na bazie zdań tylko jednego człowieka nie ma się co tym zajmować. Zasadniczo to bardzo proste. Nie wspomnę o żadnych innych ludziach, którzy tak twierdzili, w nadziei, że niedoinformowani ludzie też pomyślą, że to tylko jeden człowiek. Zdajesz sobie sprawę, że 5 czerwca 2023 roku słowa Davida Grasha potwierdzili emerytowany pułkownik Armii Karl oraz oficer wspólnoty wywiadowczej Stanów Zjednoczonych pod cedłem Jonathan Gray. Po co tak jątrzysz? Miałem nadzieję, że nikt się o tym nie dowie. Na tym właśnie polega cały problem. Bardzo łatwo jest przemilczeć fakty i dobierać sobie informacje, które następnie przekaże się ludziom. Jeśli przeciętny zjadacz chleba usłyszy jedynie, że jest jakiś tam jeden oficer David Grash, który uważa, że Amerykanie zyskali ufo. To łatwo będzie mu uznać, że to niedorzeczne i że tylko jeden człowiek. Z tego też powodu od razu pojawił się Grasze, napisałem długiego Posta na Facebooku oraz nagrałem długi film na YouTube gdzie wymieniłem kilkanaście wysoko postawionych osób w rządzie, wojsku lub naukowców, którzy również twierdzą, że Amerykanie zyskali tę technologię. Nie można bowiem analizować doniesień Grasza w próżni. Od dekad istnieje wiele wiarygodnych osób, które również tak twierdziły. Robert Sarbacher, Nat Kobitz, Eric Davis, Arthur Eggson, Thomas Dubo, Stanton Friedman, Chase Brandon, Walter Hout, Wilbert Smith, Louis Rizondo, Colm Kelleher, Daniel Sheehan, Gary Nolan, Edgar Mitchell, Bob Eschler itd. David Grash nie jest jedynym i każdy, kto próbuje to wmówić, albo jest kompletnie niedoinformowany, albo też jest bezczelnym oszustem. Czyli wierzysz Grashowi, bo inni też tak mówili? Nie. Jest zupełnie naturalnym, aby nie wierzyć Grashowi, dopóki nie zobaczymy dowodów. Ja jedynie zwracam uwagę, że należy szerzej spojrzeć na to zagadnienie i zobaczyć, że inne wiarygodne osoby od lat mówili podobne rzeczy, co David Grash. Przeciętni zjadacze chleba mogą uważać, co chcą, jednak zanim sformułują swój wniosek powinni mieć dostęp do wszystkich informacji i wypowiedzi na ten temat. Niedopuszczalne jest, aby ktoś usłyszał tylko o Graszu, bo wtedy można pomyśleć, że to tylko jedna osoba. Ludzie w dalszym ciągu nie są nawet w stanie zrozumieć, że osoby, które pracowały lub wciąż pracują w tajnym programie UFO, poszły do Generalnego Inspektora Społeczności Wyjadowczej i potwierdziły słowa Grasza. No ale przecież Grasz niczego nie widział, bo po prostu ludzie ze coś mu powiedzieli i tyle. Kolejne bzdury. David Grash wyraźnie podkreślił, że przeprowadził wieloletnie śledztwo i wywiady z ponad 40 osobami posiadającymi wiedzę na temat tajnych programów odzysku UFO z katastrof. Grash stwierdził, że widział zdjęcia oraz dokumenty. Podkreślił także, że z powodu klauzuli tajności nie może odpowiedzieć na pytanie, czy widział te statki na własne oczy, czy też nie. Jednak po raz kolejny łatwiej jest spłycić temat i powiedzieć, że po prostu ktoś mu coś szepnął ducha i tyle. Ludzie w dalszym ciągu nie są nawet w stanie zrozumieć, że osoby, które pracowały lub wciąż pracują w tajnym programie UFO. Poszły do generalnego inspektora społeczności wiodoszej i potwierdziły słowa Grasza. UFO? Przecież to całkowita dystrakcja, próba odwrócenia uwagi. Wypuszczamy te informacje UFO, aby odciągnąć naszą uwagę od prawdziwych problemów. Nie dam się zrobić w konia. Czyli UFO to tylko próba odwrócenia uwagi od problemów? Jak najbardziej. I ta dystrakcja trwa prawie od 80 lat? Owszem. Teraz się ciągle słyszy o UFO, a to jakaś obserwacja, a to ten cały informator gadający o odzyskanych statkach. Rozumiem. Kiedy zatem w takim razie według Ciebie byłby odpowiedni moment, aby o tym mówić? Czy też może bez względu na to kiedy, UFO zawsze będzie rzekomą dystrakcją? Tak właśnie uważam. Sam mi powiedz, niby dlaczego ten cały David Graż zaczął mówić akurat teraz. Być może dlatego, że wcześniej przeszły przepisy prawne chroniące istniejących informatorów takich jak on? To niemożliwe. Odpowiedź musi być bardziej skomplikowana. To tylko dystrakcja. Rozumiem. Czy mógłbyś mi powiedzieć, od czego właściwie jest ta cała dystrakcja? Dobre pytanie. W zasadzie to nie wiem. Jedyne, co potrafię, to kłapać dziobem na lewo i prawo, że to dystrakcja. Jeszcze się nie zastanawiam nad tym od czego, ale na pewno od czegoś bardzo ważnego. I kto kieruje tą całą dystrakcją? Politycy i media, oczywiście. Jeśli ufo to taka skrzętnie zaplanowana dystrakcja, to czy mógłbyś wyjaśnić, dlaczego politycy rzadko się o tym wypowiadają, a złowrogie media głównie to ignorują? Jestem urodzonym kontrarianinem. Szukam spisków wszędzie, nawet w osiedlowym sklepie spożywczym i kwestionuję wszystko, nawet własne akt urodzenia. Kiedy widzę nową sprawę, to natychmiast uważam, że to tylko dystrakcja od innej sprawy, która nie jest dystrakcją. Choć nie potrafię wyjaśnić, dlaczego ta sprawa jest dystrakcją, a ta już nią nie jest. UFO? Obserwacja jakoś się zakończyła od czasu, gdy wszyscy mają smartfony. jest zbieg okoliczności, prawda? Ludzie nagle mają w kieszeni zaawansowane sprzęt do nagrywania i robienia zdjęć, a UFO natychmiast przestaje się pojawiać. Czy mógłbyś pokazać mi dane naukowe, które wykazują, że od momentu pojawienia się smartfonów i innych nowych telefonów komórkowych nie ma już obserwacji UFO? Niech będzie, że przełomową datą będzie, dajmy na to, rok 2010. Jakieś dane? Nie mam takich danych. To dlaczego tak mówisz? To bardzo proste. Z jednej strony staram się podbić swojego, a z drugiej przedstawić się jako bezkotliwy komik. Niemożliwym jest bowiem, abym nie miał racji i obserwacje UFO dalej trwały bez względu na to, czy ludzie mają smartfony, czy też ich nie mają. Okej, okay, to może chociaż jakieś dane, że od czasu telefonów komórkowych obserwacje UFO drastycznie spadły. Niestety nie posiadam takich danych. Czyli obserwacje UFO dalej mają miejsce, czy też już nie mają? Dobra, to inaczej. Wytłumacz mi jedną rzecz. Prawie każdy nosi w kieszeni smartfona taka technologia, ale jakoś nikt nie potrafi zrobić zdjęcia lub nagrania UFO? Uważasz, że w ostatnich kilkunastu latach nie ma żadnych zdjęć ani nagrań UFO? Ani telefonami, ani kamerami? Specjalistyczny sprzęt samolotów wojskowych i dronów też nie zrobił żadnych zdjęć? No to znaczy są tam jakieś nagrania Pentagonu, ale ten... No, no może oni zrobili, ale jakoś nie widzę tych nagrań smartfonami, a przecież każdy je nosi w kieszeni. Nie widzisz ich, bo ich nie szukasz. Łatwiej jest powiedzieć, że nie ma żadnych nagrań, niż poświęcić trochę czasu, aby ich poszukać i zobaczyć. W internecie znajdziesz tysiące najnowszych nagrań na różnych portalach, forach, nawet na YouTubie. Ludzie non-stop nagrywają UFO i wrzucają to w internecie. Non-stop na niektórych forach codziennie jest po kilka nowych nagrań. Oczywiście większość tych nagrań ma zupełnie proste wyjaśnienia, a tylko niewielki procent przedstawia coś naprawdę ciekawego. Cały był w tym, aby wyszukiwać takie nagrania i oddzielać je od tych, dla których istnieją proste wyjaśnienia. Teraz ja. OK. 2023 rok każdy ma smartfona w kieszeni taka technologia, a jakoś nikt nie potrafi zrobić dobrego zdjęcia lub nagrania ufo. Gdzie są dobre nagrania i zdjęcia? Mam prośbę, poczekajmy kilka godzin aż się ściemni, okej? Okay? Okej. Okay. Dobra, spójrz na księżyc. Znakomita widoczność, prawda? Mógłbyś teraz wyjąć swój super nowoczesny telefon i zrobić zdjęcie tego księżyca? jak najbardziej. Pokaż co wyszło. No nie powiem, aby było widać wszystko jak na dłoni. Tym bardziej, że księżyc praktycznie znajduje się nieruchomo w powietrzu i łatwo wycelować w niego telefon. Może i w nocy trudno zrobić klarowne zdjęcia w HD, ale co w takim razie ze zdjęciami w trakcie dnia? Zachęcam zatem, abyś udał się na pobliskie wzgórze, wyjąć z kieszeni smartfona, Poczekał aż daleko na niebie pojawi się niewielka plamka w postaci samolotu i spróbował zrobić mu zdjęcie, wykonując zbliżenie na poruszający się obiekt. Gwarantuję ci, że dzięki takiemu zdjęciu z pewnością wygrasz konkurs na zdjęcie roku, ponieważ w rozdzielczości 4K na samolocie będzie widać każdą najdrobniejszą smugę, numer seryjny, a także uśmiechnięte twarze pasażerów machających do ciebie z pokładu. Co masz na myśli? Ona myśli to, że łatwo jest powiedzieć, iż każdy ma w kieszeni smartfona, więc każdy powinien zrobić bardzo klarowne i przejrzyste zdjęcie lub UFO. W rzeczywistości to zagadnienie jest skomplikowane. Technologia do nagrywania w naszych telefonach wcale nie jest aż tak nadzwyczajna, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Jeśli na swoim telefonie zaczniesz robić duży zoom, to natychmiast zauważysz, że jakość się pogarsza. Te aparaty są robione głównie w taki sposób, aby dobra jakość nagrań i zdjęć pojawia się na krótkich dystansach, a nie na bardzo dalekich. Problem dotyczącym nagrań i zdjęć UFO jest także to, że przecież jak sama nazwa wskazuje. Te obiekty poruszają się w powietrzu. Wykonanie aparatem z telefonu nagrania lub zdjęcia w 4K lub HD obiektowi, który przemieszcza się szybko daleko po niebie jest niezwykle trudne. Musisz działać szybko, ponieważ często obserwacja trwa niewiele sekund. Musisz robić duży zoom, bo zazwyczaj UFO jest obserwowane wysoko w powietrzu jest niewielkie. W efekcie zobaczysz na nagraniu coś, co będzie raczej rozmazane niż krystalicznie przejrzyste. Aby zrobić znakomite zdjęcie lub nagranie, niezbędny jest specjalistyczny sprzęt, wiedza, kiedy pojawi się coś na niebie, aby móc się dobrze przygotować, ustawić, a także najlepiej by było, gdyby UFO poruszał się wolno lub w ogóle nieruchomo wisiał w powietrzu. Nie jest łatwo idealnie uchwycić daleki samolot, choć mamy na to dużo czasu, a tym bardziej nie jest łatwo uchwycić nieoczekiwane pojawienie się UFO, zwłaszcza jeśli to nie pojawia się przecież 3 metry od okna w bloku, a wysoko na niebie. Uważam za całkiem zabawne, że ci sami ludzie, którzy narzekają na jakość swoich aparatów w telefonie. Natychmiast podniosą raban, że z powodnością zrobiliby przejrzyste zdjęcie UFO daleko na niebie. Jak napisał Christopher Mellon, istnieją także tysiące filmów i zdjęć UFO, pomimo matematycznie odległych perspektyw fotografowania wysoko latających lub szybko lecących ułap. Jak wyjaśnia fizyk Brad Sparks na stronie 382 Encyklopedii UFO, ze względu na ograniczenia aparatów w smartfonach oraz konieczność, aby cel znajdował się bardzo blisko i powoli, nie powinniśmy spodziewać się nawet jednego wyraźnego zdjęcia ułap z miliardów smartfonów w ciągu pięciu lat. Profesor fizyki Matthew Szydagis wskazuje, że nie zawsze łatwo jest ustawić ostrość i uchwycić wysokiej jakości obraz o wysokiej rozdzielczości szybko poruszającego się odległego obiektu. Szydagis powołując się na obliczenia profesora Kevina Knuta wyjaśnia, że jeśli UFO wykonuje aż tak duże przyspieszenia, to jest to jedno z wyjaśnień dlaczego ciężko jest uzyskać świetne zdjęcia czy wideo. Profesor Szydagi zwraca także uwagę na tak zwaną niską obserwowalność, czyli jedną z pięciu cech UFO opisanych przez ATIP. Według obserwatorów UFO są często rozmyte, wykazują efekty załamania świata wokół obiektu, co może być spowodowane jakiegoś rodzaju egzotycznym rodzajem napędu. Szydagi zwraca także uwagę, że powodem niskiej obserwowalności może być zakrzywianie przez statyk czasu lub też jonizowanie powietrza w stosunku do statku. Według profesora obecnie częścią problemu jest nie tylko zrobienie zdjęcia, ale także jego analiza pod kątem pochodzenia, aby upewnić się, że nie jest to mistyfikacja. Jego zdaniem w dalszym ciągu mogą jednak istnieć i faktycznie istnieją dobre, ostre zdjęcia i nagrania. Ludzie po prostu nigdy ich nie widzieli, zarówno nagrań z aparatów, kamer, jak i telefonów czy samolotów wojskowych. Kończąc ten wątek, warto pamiętać, że według wielu wiarygodnych źródeł faktycznie ma istnieć wiele dobrych nagrań i zdjęć. Które zostały wykonane przez specjalistyczny sprzęt w USA. Jednak te nagrania i zdjęcia mają być utajnione. W przyszłości w jednym firmie pokażę najlepsze publicznie dostępne nagrania i zdjęcia UFO, a jest ich całkiem sporo. Niby, dlaczego rzekome UFO zmienia swój kształt wraz z upływem czasu i rozwojem naszej technologii? Masz dowody, że faktycznie tak się dzieje? Nie, ale popatrz, kiedyś wyglądały inaczej, teraz wyglądają inaczej. Jakimś cudem zawsze technologia UFO postępuje wraz z naszą technologią. Rozumiem. Pytanie brzmi jednak, czy faktycznie jest to prawda, a zatem ludzie wymyślają sobie obserwacje UFO odnoszące do znanej nam technologii. Już cytowałem Richarda Stoutersa w pracy Danasa, gdzie stwierdził, że zjawisko UFO nie zmieniło się zbytnio przez 2000 lat. Stouters wskazuje nawet charakterystykę starszych UFO. Kształty dyskoidalne lub sferoidalne, kolor srebrzysty, złoty lub czerwony. Obiekty metaliczne, świecące, rozmiar metra w górę, bez żadnego dźwięku, zawis w powietrzu, lot nieregularny lub płynny, zdolność szybkiego zniknięcia. Czy naprawdę UFO zmienia się zatem wraz z rozwojem naszej technologii? Zwróć uwagę na przykład na orby, metaliczne kule, o których mówił ostatnio szef biura Pentagon z spraw UFO Patrick, pokazując nawet film. Te obiekty są rzekomo widywane na całym świecie. Jeśli cofniesz się wystarczająco daleko, to zauważysz, że te kule są obserwowane nawet nie od dekad, ale od setek lat. Choćby w Foo Fighters czy Norymberga. Dyski lub słodkie no są przecież obserwowane, o czym wspominał Kirkpatrick. Rójkątne UFO były obserwowane co najmniej od lat 50 XX wieku i dalej są obserwowane. Obiekty typu tic-tac lub wydłużonego cygara znane są od dawna. Donald Kihol opisał incydent z 1873 roku w Teksasie, gdzie na niebie pojawił się szybki obiekt, którego część obserwatorów określiła jako w kształcie cygara. Podobnie w incydencie z 1908 roku z obiektem w kształcie cygara w Bridgewater. Taki obiekt pojawił się w Vernon we Francji w 1954 roku, czy w ZTCR w 1984 roku, a jeden można także znaleźć w Biblii. Łatwo jest powiedzieć, że opisy UFO podążają za naszą technologią, jednak trudniej jest to dopasować do wszystkich obserwacji. Dodatkowo jakiś procent obserwacji to przecież mistyfikacje i oszustwa, a wtedy ludzie mogą czerpać inspirację z istniejącej technologii lub science fiction. Wówczas taka osoba twierdzi, że widziała pojazd X, który na przykład w latach 50. miałby podpory i okna, co obecnie wydaje się moralne. Istnieje jednak możliwość, że to całe zeznanie było po prostu nieprawdziwe, więc na tej podstawie nie można wyciągać takich wniosków. Dodatkowo Jacques Vallée od dawna postuluje hipotezę, że inteligencja odpowiedzialna za UFO, jest zdolna do pojawienia się w taki sposób, w jaki obserwatorzy danej epoki byliby w stanie zrozumieć, oczekiwać. Stąd też występowałaby rzekoma ewolucja w technologii. Ponadto, pewna zmiana w kształtach i osiągach byłaby oczekiwana, gdyby część UFA faktycznie pochodziła od nieludzkiej inteligencji. Dlaczego bowiem nie mieliby rozwijać nowych technologii? UFO? Poważnie naukowcy się tym nie zajmują. No, rozumiem. No taka prawda, naukowcy to ignorują. Nie ma żadnych badań ani żadnych naukowców, którzy by się tym zajmowali. Nie masz racji. Mam. Nie masz. Choć większość naukowców rzeczywiście nie zajmuje się UFO lub ignoruje to zagadnienie, tak jednak istnieją także naukowcy, którzy się tym zajmują. Istnieje organizacja zwana Koalicja Naukowa na Rzecz Studiów UAP, prowadząca badania naukowe niezidentyfikowanych obiektów latających. Wykorzystują zasady naukowe, metodologię i praktyki w badaniu niezidentyfikowanych zjawisk lotniczych obserwowanych i zgłaszanych na całym świecie. Istnieje także projekt Galileo kierowany przez profesora Willeba. Projekt naukowo-badawczy mający na celu systematyczne poszukiwanie pozaziemskiej inteligencji lub pozaziemskiej technologii na Ziemi i w jej pobliżu oraz identyfikowanie natury ufo -web. Istnieje także startup technologiczny Nigma Labs, który stara się przekształcić obserwacje UFO w naukowo analizę danych. W Niemczech na Uniwersytecie w profesor Hakan Kajal. Kieruje Instytutem Uniwersyteckim zajmującym się badaniem UFO, opracowując inteligentne czujniki, które mogą pomóc w wykrywaniu i analizowaniu obiektów powietrznych. NASA przeprowadza właśnie wstępne badanie celem ustalenia planu działania dotyczącego takich badań. Tak jak wspomniałem, UFO były i są badane także przez oficjalne jednostki rządowe, korzystające z pomocy naukowców. Kiedyś w USA naukowym konsultantem takiego programu był astronom Jacef Allenheinek, obecnie jest fizyk Sean Patrick. A we Francji przywódcami byli m.in. inżynierowie Claude Poirier i Jean-Jacques Velasco. We Francji zresztą istnieje specjalna jednostka rządowa GIPAN, która działa w ramach Francuskiej Agencji Kosmicznej. Dobra, może i są jakieś tam badania, jakieś naukowcy, ale jest ich przecież bardzo mało. Poza tym oni tylko badają, nikt z nich nie uważa, że w UFO jest coś ciekawego lub pozaziemskiego. UFO było badane przez wielu naukowców. trzema najlepszymi byli profesor James McDonald, profesor Joseph Allen i Santon Friedman. Kiedyś nagrałem cały film na temat profesora Jamesa McDonalda, który przez wiele lat badał UFO i obnażał w dyskusjach innych naukowców. Jego ocena była prosta. Pozaziemskie wyjaśnienie UFO jest najmniej niesatysfakcjonującym wyjaśnieniem, a część UFO wydaje się być pozaziemskimi urządzeniami zaangażowanymi w coś w rodzaju nadzoru. Joseph Allen Hynek w toku swoich badań również zaczął się przychylać do tego, że część UFO może być inteligentnie kontrolowanymi maszynami. Fizyk jądrowy Stanton Friedman, powszechnie uważany za najlepszego ufologa w historii. Po dekadach badań publicznie twierdzi, że cała część obserwacji UFO odpowiadają statki kosmiczne obcej cywilizacji. Paul Hill, wiodący inżynier do spraw badań i rozwoju oraz menedżer w NASA, napisał książkę pod tytułem Niekonwencjonalne obiekty latające analiza naukowa, przychylając się do pozaziemskiego wyjaśnienia. Pionier techniki rakietowej Herman Obert twierdził, że za UFO odpowiadają statki kosmiczne obcych. Otwarci na takie wyjaśnienia są także profesor fizyki Kevin Knuth, autor artykułu Szacowane charakterystyki lotu anomalnych językowanych statków powietrznych, fizyk optyczny Bruce MacAbee, doktor psychologii eksperymentalnej pracujący dla NASA Richard Haynes, astronom i informatyk Jacques Vallée, profesor psychiatrii John Mack, chiński astronom Wang C. Chao, francuski astrofizyk Jean-Claude Tribe. Do tego dochodzenie naukowcy neutralnie nastawieni co do obchodzenia UFO, choć otwarci na pozaziemskie wyjaśnienia. Tacy jak profesor astrofizyk Peter Starok, profesora Wielep czy profesor Hakan Kajal. Warto także zauważyć, że większość znanych naukowców będzie pochodziła z kręgów anglojęzycznych z powodu bariery językowej. Z pewnością jest tak, także wielu innych naukowców w innych krajach. Jednak jeśli ich prace nie są tłumaczone na angielski, to trudno będzie znaleźć informacje na ich temat. Dobra, może jacyś co, ale w dalszym ciągu jest ich niewielu. Ogólnie naukowcy badają już ten temat i że nie ma w nim niczego ciekawego, niczego niezwykłego. Brak dowodów na niezwykłą naturę UFO. Nawet NASA tego ostatnio mówiła. W 1968 roku zresztą w USA przeprowadzono duże badania naukowe znane jako raport Contona. I co? Rekomendacja była taka, aby zaprzestać badania nad a nie ma w tym niczego ciekawego. Badania rządowe i naukowe, jakie przeprowadzano, zawsze wykazywały, że choć znaczna część obserwacji ufa rzeczywiście ma wyjaśnienie, tak jednak istnieje niewielki procent obserwacji, które pozostają całkowicie niewyjaśnione, pomimo obfitości dowodów i wiarygodności obserwatorów. Ten procent różni się zależnie od badań, zwykle wynosi od 2 do 5%, choć czasami nawet więcej. Natomiast zwróć uwagę na trudność w stwierdzeniu, że dana obserwacja jest niepodważonym dowodem na to, że obiekt pochodzi z kosmosu. W najlepszym przypadku naukowcy mogą stwierdzić, że obserwacja jest niewyjaśniona, ponieważ nie odpowiada żadnym znanym zjawiskom naturalnym ani znanej technologii typu samolot. Trudno jest przy czymś takim stwierdzić, że skoro ten przypadek jest niewyjaśniony, to w takim razie na pewno jest to statek obcych. Zawsze w badaniach są jednak ciekawe, niewyjaśnione przypadki dotyczące solidnych obiektów wykonujących niezwykłe manewry. Istnieją dowody na niezwykłą naturę UFO. Zwróć też uwagę, że ten temat jest trudny do zbadania z naukowego punktu widzenia, na co wskazuje profesor Hakan Kajal. Jego zdaniem wynika to z natury samego zjawiska. Poważne badanie czegoś, czego nie można przewidzieć ani powtórzyć w ramach eksperymentów w laboratorium, jest niezwykle trudne. Nie wiesz kiedy i gdzie to nastąpi, nie masz odpowiednich instrumentów, aby je wykryć. No ale był przecież raport Kondona. Tak, był taki raport w 1968 roku. To była kpina z nauki, o czym wspominałem w kilku filmach. Ale dobra, wspomnijmy o tym. Krótko mówiąc, szef tego dużego badania naukowego, Edward Condon. Publicznie stwierdził, że uważa, iż UFO to obstury, aczkolwiek nie powinien dojść do takiej konkluzji przed zakończeniem badań. Profesor James McDonald ujawnił także notatkę asystenta Condona Roberta Lowe, który wskazał, że badanie ma celu wykazanie, że obserwacje UFO nie mają podstawy rzeczywistości. McDonaldowi w ogóle odmówiono udziału w badaniu. Kilku naukowców zrezygnowało z udziału w trakcie badań z powodu praktyk Condona i Law. Co jednak zabawne, ostatecznie analitycy przeprowadzili szczegółową analizę różnych ciekawych przypadków. Edward Condon w podsumowaniu napisał, że badania UFO nie przyniosły nic światu nauki. Nie ma nic niezwykłego w obserwacjach UFO i zaleca przestać prowadzić rządowe badania nad UFO. Ten raport otrzymał niemal powszechne pochwały ze strony mediów, które cytowały konkluzję Condona. Jednocześnie jednak raport otrzymał mieszane oceny ze strony społeczności akademickiej, zwłaszcza od tych naukowców, którym chciał się przeczytać 1500 stron raportu. Joseph Allen Hynek i Peter Staro krytycznie odnosili się do raportu oraz konkluzji. Staro zwrócił uwagę, że krytyczne recenzje pochodzi od naukowców, którzy faktycznie przeprowadzili badania w obszarze UFO. Natomiast recenzje pochwalne pochodzi od naukowców, którzy nie przeprowadzili takich badań. Największym krytykiem był profesor James MacDonald, który przeczytał i przeanalizował cały raport zwracając uwagę na niebywały absurd. Chociaż Condon w swojej przedmowie stwierdził, że doniesienia UFO można wejść jako mistyfikacja lub błędu identyfikacji obiektów lub zjawisk stworzonych przez człowieka lub naturalnych. I całkowicie należy przestać badać UFO. Tak, w tym samym raporcie ponad 30% z badanych przypadków oznaczono jako niewyjaśnione. Astronom Jacques Vallée zaznacza, że większość naukowców, ani tym bardziej media, nie przeczytały całego raportu, a jedynie nagłówek i konkluzję, A z powodu rzekomego prestiżu tego raportu badania na ducha w USA zostały porzucone. Ta historia jest o tyle zabawna, że w dalszym ciągu istnieją niedoinformowani ludzie którzy posługują się tym przypadkiem tego raportu, nie mając zielonego pojęcia o historii i zawartości tego raportu. Łatwiej powiem powiedzieć, że badano UFO zalecano przestać to robić, bo wszystko zostało wyjaśnione. Dobra, ale to było kiedyś. Ostatnio czytałem, że NASA powiedziała, że nie odkryli dowodów na to, że odwiedzają nas obcy. Nie odkryłem też dowodów na to, że w ogrodzie na mojej działce znajduje się jeż. Mógłbym chociaż przejść się po ogrodzie, aby sprawdzić, czy są jakieś szanse, prawda? Przeprowadziłem jednak wstępne badania dotyczące tego, jak zbadać ogród i jak następnie zbierać dane dotyczące potencjalnej lokalizacji jarza. Osobliwe stwierdzenie. Widzisz, jednym z problemów jest to, że ludzie czytają jedynie nagłówki. Rzeczywiście NASA tak powiedziała, a media i przecięci czy chleba to podłapali. Jak wiadomo trudno jest tym cokolwiek sprawdzić i dowiedzieć się, że całe badanie NASA na temat UFO. Polega jak na razie na tym, że niezależny zespół badawczy położy podwaliny pod przyszłe badania natury UFO. W tym celu zespół określi, w jaki sposób można potencjalnie analizować dane gromadzone przez cywilne jednostki rządowe, dane komercyjne i dane z innych źródeł, aby w ten sposób rzucić światło na zagadnienie. Następnie zalecą plan działania. NASA przyznaje, że nie korzysta z żadnych utajnionych informacji, ani w ogóle nie analizuje dawnych incydentów UFO. Mimo wszystko mogą powiedzieć, że jak na razie nie znaleźli dowodów na obcych, ale gwarantuję Ci, że przecięci zadaczy chleba nie będą w stanie wyłapać subtelnego niuansu. OK, ale w dalszym ciągu niewielu naukowców badało UFO i uważa, że jestem coś niezwykłego. Tak, masz rację. Jednym z powodów jest stygmatyzacja tematyki, a drugim jest to, że naukowcy są doinformowani. Profesor Peter Starok przeprowadził badanie wśród naukowców. Odkrył, że sceptycyzm i sprzeciw wobec dalszych badań były po prostu skorelowane z brakiem wiedzy i nauki. Tylko 29% osób, które spędziły mniej niż godzinę na czytaniu na ten temat, opowiadało się za dalszą nauką, w porównaniu z 68%, które spędziły ponad 300 godzin. Innymi słowy, łatwiej powiedzieć, że w UFO nie ma niczego ciekawego. Jeśli ktoś zaczyna się tym interesować, ten widzi, że tematyka UFO wymaga badań naukowych. Zresztą podam ci jeszcze jeden przykład. Joseph R. Heinek dyskutował kiedyś na temat UFO ze słynnym popularyzatorem nauki astronomem Karlem Saganem. Sagan miał mieszane odczucia w temacie UFO, będąc sceptycznie nastawionym do tego, czy część z nich to pojazdy z kosmosu. Jak jednak stwierdził Hainek, Carl Sagan wcale nie bada UFO. Heinek opowiedział o sytuacji, gdy Oni i Sagan byli razem na uniwersytecie Harvarda rozmawiając o UFO. Spytałem go, co sądzi o tym konkretnym przypadku z Nowego Jorku. Nikt o tym nie słyszał. Spytałem go, co sądzi o tym konkretnym przypadku z Wisconsin. Nigdy o tym nie słyszał. Poszedłem dalej: przypadek po przypadku, przypadek po przypadku. Nikt o tym nie słyszał, nigdy tego nie badał. Wtedy powiedziałem: Karl, przecież wiesz tak jak i ja, że zanim naukowiec mówił o czymś, powinien być zaznajomiony z literaturą, powinien to badać. A on powiedział: Tak, ale nie mam czasu na tego typu rzeczy. Innymi słowy, Karl Sagan nie miał czasu na badanie i zaznajomienie się z różnymi przypadkami UFO. Jednocześnie jednak, znajdując czas na sceptyczne wypowiedzi, powinien się wzmocnić naturalność tego zjawiska. Jak widzimy, nawet najwybitniejsi naukowcy, tacy jak Stephen Hawking czy Carl Sagan są skłonni wyrażać swoje opinie bez odpowiedniej wiedzy w danej tematyce. Bardzo łatwo jest bowiem z góry przekreślić tematykę UFO, wskazując, że w sumie to nie ma się czasu, aby sprawdzić różne przypadki. Że w sumie to obserwatorzy to sami dziwacy, albo że w ogóle wszystkie przypadki zostają wyjaśnione. W 1953 roku przeprowadzono panel Robertsona z rekomendacji CIA w którym zalecano podjęcie publicznej kampanii edukacyjnej w celu zmniejszenia zainteresowania opinii publicznej tym tematem, a także inwigilację grupów logicznych. Z czasem, zwłaszcza po raporcie kondona, porzucono badania naukowe na dufo, a szeroko zakrojona kampania dezinformacyjna skutecznie spowodowała, że badania na ten temat były stygmatyzowane i wyśmiewane przez rzekomą śmietankę intelektualną oraz media skupiające się na absurdalnych przypadkach. W ten sposób większość naukowców stara się unikać tematu, nie chcąc stać się obiektem kpin czy żartów. Łatwiej jest bowiem stwierdzić, że UFO nie ma niczego uwagi. Łatwo było też komuś przypiąć odpowiednią łatkę. Problem polega na tym, że obserwacje UFO dalej miały miejsce, bez względu na to, czy naukowcy chcieli je badać, czy też nie chcieli. Teraz powoli się to zmienia, na co wskazuje profesor Hakankaja, ponieważ pojawia się coraz więcej badań naukowych zainspirowanych nowymi badaniami Pentagonu. Jak wskazuje Christopher Melo niektórzy naukowcy rozpowszechniają dezinformację, wierząc w absurdalne mity. Dobra, ale gdyby UFO było niezwykłe lub kosmici by nas odwiedzali, to jacyś naukowcy by to zaobserwowali, zwróciłby na to uwagę. Chyba nie myślisz, że społeczność naukowa mogłaby się aż tak pomylić? Tak właśnie myślę. Myślę, że społeczność naukowa mogłaby się aż tak pomylić i przeoczyć wizyty istot pozaziemskich na Ziemi. Nie mówię, że tak jest, natomiast uważam, że istnieje taka możliwość, z powodów, które wymieniłem. Istnieje zresztą wiele przykładów z przeszłości, gdy naukowcy się kompletnie mylili. Opisywałem to w osobnym filmie. Nie wierzyli w to, że meteoryty pochodzą z kosmosu, nie wierzyli w to, że człowiek stworzy latającą maszynę cięższą od powietrza. Powątpiewano w technikę rakietowej podróż na Księżyc, w teorię drystu kontynentów, odrzucano krytykę i tak itd. Profesor Kevin Knuth wskazuje, że w temacie UFO być może mamy do czynienia z największą porażką i niekompetencją w historii nauki. Nie znaczy, że tak jest, ale znaczy to, że może tak być. Profesora Willa wskazuje, że jeśli nie będziemy szukać dowodów wizyt istot pozaziemskich na Ziemi, to nigdy ich nie znajdziemy, a nasze wybujałe ego i przekonanie o własnej wielkości nie powinno przesłaniać badań naukowych. Tak jak mówię, istnieją naukowcy, którzy uważają, że część obserwacji UFO jest niezwykła, potencjalnie odpowiadają za nie z kosmosu. Tylko przyszłość pokaże, kto będzie miał rację. Warto jednak poruszyć jeszcze jeden wątek. Nic mnie tak nie bawi, jak podwójne standardy społeczności naukowej. Proszę bardzo, powiedz mi, ile istnieje dowodów na teorię strun? Zero. A są jakieś dowody na istnienie wieloświata? Nie ma. Czy są dowody na istnienie innych wymiarów i różnych hipotetycznych cząstek, których szukają naukowcy? Nie ma. Czy widziałeś powszechną krytykę, niechęć i szyterstwa w kierunku badań nad teorią strun wieloświatami takimi cząstkami? Nie. Czyli żebyśmy się dobrze zrozumieli, naukowcy poważnie badają takie tematy jak teoria strun, wieloświat i hipotetyczne cząstki, na co nie ma absolutnie żadnych dowodów. Idą na to wręcz miliardy dolarów zwoją konferencje naukowe i krepią się po plecach. Natomiast jednocześnie ci sami ludzie twierdzą, że raczej nie ma co badać UFO, są do tego sceptyczni lub wrogo nastawieni. Nic z takich badań nie będzie szkoda na to czasu i pieniędzy, to przecież mało poważne. Pomimo tego, że przynajmniej wiemy, że UFO istnieje? Jest dokładnie tak, jak mówił. Teraz jak o tym pomyślałem, to trudno mi wierzyć, że część naukowców mogła prezentować tak podwójne standardy. Kto ma uszy, niechaj słucha. UFO? Mam niby wierzyć, że odwiedzają nas w wyimaginowane istoty z kosmosu? tak? ktoś może tak uważać. Wybacz, ale spieszę się do kościoła. Poczekaj, to nie zajmie dużo czasu. Czyli całkowicie odrzucasz to, że za część obserwacji UFO mogą odpowiadać kosmici, jednocześnie jednak wierząc w Boga? Jak najbardziej, jakiś problem? Skądże znowu? Pozwól, że pokażę Ci fragment mojego filmu Dyskusja o Biblii z przeciętnymi zadaczami chleba. Okej, okay, pokaż. Witam Panią, może podyskutujemy na temat Biblii. A jak najbardziej, niech Pan pyta. Na jakiej podstawie uważa pani, że Biblia mówi prawdę o Bogu? No, a to bardzo proste. Na kartach Biblii opisano historię wielu ludzi, którzy mieli z Nim bliski kontakt. Historię proroków czy zwykłych ludzi, których mógłby pan określić mianem przeciętnych świadaczy chleba. Ci ludzie widzieli Boga, rozmawiali z nim oraz zaniołami. Ich świadectwo jest kluczowe dla mojej wiary. Tak wielu ludzi z różnych pokoleń, którzy zarzekali się, że to, co widzieli, jest prawdą. Wszystko spisane w Świętej Księdze, znane jako Biblia. Świadkowie, którzy stanowią fundament mojej wiary. Trudno mi bowiem uwierzyć, aby ci wszyscy ludzie mówili nieprawdę. Rozumiem. Relacje świadków są bardzo istotne. To w takim razie pytanie z innej beczki. Co pani sądzi o tym, że Ziemię mogą odwiedzać kosmici? Nie wierzę w te bzdury. Panie, jacy kosmici. Przecież to kompletny nonsens. To, że jacyś ludzie gdzieś tam uważają sobie, że spotkali kosmitów, nie oznacza przecież, że miałbym mi bezgranicznie wierzyć. Ale zeznania naucznych świadków to dla mnie zdecydowanie za mało. Preferuję twarde, niepodważalne dowody. W tym momencie mógłby Pan spytać, dlaczego nie wierzę świadkom twierdzącym, że widzieli przybyszów z kosmosu lub ich latające statki, jednocześnie jednak wierząc innym świadkom, którzy zarzekali się, że widzieli Boga oraz aniołów. Co więcej, mógłby Pan dodać, że w przeciwieństwie do kosmitów, Bóg oraz aniołowie to zjawiska nadprzyrodzone, wykraczające poza normę nauki. Mógłby Pan także wykazać, że ludzi twierdzących, że widzieli przybyszów z kosmosu lub ich latające statki, są miliony we wszystkich państwach na świecie. Podczas gdy świadkami, którymi ja wierzę, są wyłącznie ludzie z jednego narodu żydowskiego na moim terytorium. To bardzo proste. Otóż tak mi się podoba, że będę sobie wybierał, którym świadkom chcę wierzyć, a którym nie, i tyle w tym temacie. I co o tym sądzisz? A zgadzam się z nią co do Joty. Czyli też wybierasz sobie, w której historii będziesz wierzył, a w której nie? Właśnie tak robię. Czyli historie o przedstawicielach nieludzkiej inteligencji pojawiających się dawno temu przed Izraelitami są prawdziwe. Natomiast historie o przedstawicielach nieludzkiej inteligencji pojawiających się na całym świecie w swoich statkach są nieprawdziwe? Nic dodać, nic ująć. Czy Bóg lub aniołowie zostali kiedyś wykryci na radarze? Nie. Czy są jakieś zdjęcia lub nagrania Boga i aniołów? Nie ma. Wierzę w Boga nie ma niczego złego. Czy moglibyśmy jednak wytłumaczyć, dlaczego wierzę w obecność Boga oraz aniołów na Ziemi, w cuda i zjawiska nadprzyrodzone? Jednocześnie jednak uważam, że Ziemi nie mogą odwiedzać inteligentnej istoty z innych planet, pomimo że UFO istnieje, są zdjęcia nagrania i dane radarowe. Mało tego, nie dojeżdżę, tak właśnie uważam, to jeszcze należę do pokaźnej grupy ludzi, która uśmiecha się z politowaniem słysząc historię o UFO i kosmitach. Zrozum to wreszcie. Wiara w Boga i cuda jest całkowicie normalna, natomiast wizyty obcych na Ziemi to coś całkowicie niedorzecznego. Na szczęście większość ludzi popiera mój logiczny i spójny pogląd. Ufam Słuchaj, wszechświat jest ogromny, więc tacyś kosmici pewnie istnieją. Odległości międzygwiezdne są jednak po prostu zbyt duże, by mogli tutaj przylecieć miliony lat świetlnych. Rozumiem, rzeczywiście odległości międzygwiezdne są ogromne. Czemu jednak używasz milionów lat świetlnych? Ostatnio jeden polityk podał nawet przykład miliardów lat świetlnych. Wiesz, że w kuli o promieniu 100 lat świetlnych od Ziemi istnieje tysiące gwiazd, a o promieniu tysiąca lat świetlnych ponad milion? Dlaczego potencjalnie obcy muszą być oddaleni aż o miliony lat świetnych, a nie tylko o kilkadziesiąt lat świetnych? No dobra, ale czy to coś zmienia? W dalszym ciągu to przecież wiele lat świetnych, a przecież rok świetny to aż 9,5 biliona kilometrów. Zgadzam się, to bardzo daleko. No widzisz, trudno uznać, aby jakieś ucho z kosmosu dotarło na Ziemię. Wcale nie. Jakże to? My nie jesteśmy w stanie dotrzeć do gwiazd. I skoro my nie jesteśmy, to automatycznie oznacza to, że żadna inna cywilizacja nie była w stanie tego dokonać? Zanim zaczniemy, pozwól, że wspomnę o sądzie Voyager wystrzelonych przez nas kosmos w 1977 roku. Obecnie obie sądy mkną przez przestrzeń kosmiczną, pozostając najbardziej oddalonymi od Ziemi obiektami stworzonymi przez człowieka. Nie zostają wysyłane konkretnie do jakiegoś układu gwiezdnego, jednak w dalszym ciągu podróżują sobie przez kosmos. Jak czytamy na stronie NASA, w końcu Voyagerie y miną inne gwiazdy. Przeznaczeniem Voyagerów jest być może na zawsze wędrowanie po drodze mlecznej. Chociaż sądy nie zmierzają w kierunku żadnej konkretnej gwiazdy, tak jednak będą w stanie pokonać dystans, który byłby niezbędny do takiej podróży. Jak czytamy na stronie NASA, gdyby sondy Voyager zostały wycelowane konkretnie do najbliższej gwiazdy Proxima Centauri, to dotarłyby tam po 80 tysiącach lat. Jeśli nie będzie żadnego błędu, usterki czy wypadku, to przewiduje się, że te sondy mogą pokonać dystans znacznie dalszy niż ten niezbędny do dotarcia do innych gwiazd. Jednakże dla wielu osób pomysł, że niektóre UFO mogą być statkami kosmicznymi obcych docierającymi do Ziemi, jest uważany za nierealny, nierozsądny, ponieważ potem jest zbyt daleko. No tak, ale one jeszcze nigdzie nie dotarły i być może nawet nigdy nie dotrą. Poza tym sam mówi, że zajmie im to dziesiątki, setki tysięcy lat. Czas nie ma większego znaczenia. Zapomnij o sondach Voyager, a pomyśl o sondach von Neumann. Najbardziej prawdopodobnym pozaziemskim obiekcie, który mógłby do nas dotrzeć. Pamiętaj, że Ziemia powstała stosunkowo późno, bo 4,5 miliarda lat temu. My ludzie pojawiliśmy się dopiero jakieś 300 tysięcy lat temu, a dopiero od kilkudziesięciu lat wysyłamy maszyny w kosmos. Wiemy, że w Drodze mlecznej istnieją znacznie starsze gwiazdy i planety, nawet o kilka miliardów lat. Wystarczy, że na jednej z takich planet ewolucja postępowałaby w takim samym lub zbliżonym tempie, a wówczas jakaś kosmiczna cywilizacja mogłaby wysłać w kosmos sondy już kilka miliardów lat temu. Nawet jeśli takie obiekty poruszałyby się bardzo wolno, to miałoby wystarczająco dużo czasu, aby dotrzeć na Ziemię. Miałoby też wystarczająco dużo czasu, by odkryć, że istnieje tutaj życie i rozmnożyć się, tak aby pilnie obserwować naszą planetę. W ten sposób część obserwacji GWO to mogą mieć po prostu stare sondy von Neumanna. Pamiętajmy też, że zgodnie z tak zwanym przypuszczeniem Harta Tiplera, powinniśmy w ogóle oczekiwać tego, że już dawno na Ziemię powinny przybyć jakieś sądy pozaziemskiej cywilizacji. Wizyty pojazdów kosmicznych od obcych są zatem poniekąd oczekiwane, a przynajmniej nie powinny się wydawać nierealne. Dobra, ale w dalszym ciągu to jednak dość powolny obiekt. Zgadza się, ale obca cywilizacja mogłaby opracować znacznie lepszą technologię. Dlaczego mielibyśmy uważać, że obca cywilizacja nie ma lepszych środków napędu? W XIX wieku ludzie nie wierzyli, że będzie można przelecieć powietrzu latającą maszyną z Londynu do Nowego Jorku w 6 godzin. Ludzie nie wierzyli, że będą mogli dolecieć na Księżyc. Nasi naukowcy już od dawna postulują różne hipotetyczne napędy, np. Breakful Starshot, osiągający nawet 20% prędkości światła. To umożliwia dotarcie do Proxima Centauri w ciągu zaledwie 20 lat. Warto także wspomnieć inne ciekawe koncepcje, jak jądrowy napęd pulsacyjny, silnik na antymaterię, czy statek napędzany energią powstałą w skutek fuzji jądrowej. Dobra, może i bezzałogowe pojazdy mogą tutaj dotrzeć, ale co w takim razie z załogowymi? Obcy podróżowaliby tutaj przez setki czy tysiące lat? To, że człowiek średnio żyje około 80 lat, nie oznacza przecież, że potencjalne obcy organizm z ekosystemu również miałby podobną długość życia. Być może to długowieczny gatunek, a być może wraz z rozwojem technologii istnieje możliwość wydłużenia sztucznie swojego wieku, tak jak to postanowiły na się naukowcy. Tacy obcy mogliby przetrwać podróż w ogromnym statku sypialnym lub wielopokolonialnym statku arcy. Ostatecznie warto jednak pamiętać o zjawisku dilatacji czasu. Jeśli jakaś cywilizacja doszła do naprawdę wysokiego poziomu rozwoju i jest w stanie osiągnąć przyspieszenia gwarantujące prędkość zbliżoną do prędkości światła, A wówczas czas dla takich pasażerów będzie płynął znacznie wolniej. Taki statek mógłby pokonać dystans nawet 100 lat świetnych w ciągu raptem kilku dni czy tygodni z perspektywy załogi statku. Warto pamiętać, że analiza tej technologii przez pryzmat tego, co dzisiaj wiemy, jaką technologię dzisiaj posiadamy, może być bardzo krótkowzroczna. Nie ma żadnych powodów, aby całkowicie odrzucać potencjalne wizyty obcej technologii na Ziemi. Jeżeli był for rozbił się na Ziemi, obcy lecieliby tyle z kosmosu, ale tylko po to, aby ostatecznie rozbić się na Ziemi, to nierealne, aby tak zaawansowana cywilizacja mogła się rozbić. Skąd wiesz, że to nierealne? Tak mi się wydaje, że odpowiednio zaawansowana cywilizacja zdolna do podróży między by się nie rozbiła. Tyle by lecieli, a to nagle katastrofa i po ptakach? Rozumiem ten punkt. Niby jak mieliby się rozbić. Nie trudno zrozumieć, dlaczego taka myśl wydaje się niedorzeczna, nierozsądna, niemożliwa. A jednak istnieją powody, aby nie odrzucać tego wariantu a priori, tylko zastanowić się nad taką możliwością. Niby jakie? Tam na pewno jest to absolutnie niemożliwe, czy też może tylko wysoce nieprawdopodobne. A jeśli wysoce nieprawdopodobne, to czy nie oznacza to, że przy ogromnej liczbie prób w końcu i zdarzenie wysoce nieprawdopodobne może stać się prawdopodobne? To zależy. Spokojnie, nie zamierzam Cię przekonywać, że opcje na pewno się tutaj rozbili. Staram się jedynie pokazać, że istnieją powody, dla których mogłoby do tego dojść. Jakie powody? Cóż, z relacji świadków widzących UFO możemy wysnąć hipotezę, że obiekty, które określamy jako UFO, nie są w rzeczywistości statkami międzygwiezdnymi. Mniejsze obiekty rzekomo wlatują lub wylatują ze znacznie większych obiektów. Istnieje zatem możliwość, że to nie statek międzygwiezdny się rozbija, lecz mniejszy statek, który udawałby się do naszej atmosfery. Obca cywilizacja może na przykład wysłać jeden duży statek międzygwiezdny, którego zadaniem jest zalecieć z macierzystego układu gwiezdnego do naszego układu. Potem wysyła małe pojazdy. Jeśli statek matka przybywa w pobliżu Ziemi, wówczas strata jednego małego pojazdu nie byłaby aż tak kosztowna. Moje statki UFA mogą nie być aż tak zaawansowane czy zabezpieczone jak statek matka. Małe pojazdy mogłyby być znacznie bardziej narażone na zagrożenia. Na przykład z powodu warunków atmosferycznych, burz, huraganów, ewentualnej kolizji z naszymi samolotami, czy też po prostu interakcji z otoczeniem. No nie wiem. Zwróć uwagę na ogromną liczbę potencjalnych prób. Jeśli hipotetycznie obcy rzeczywiście nas odwiedzają i robią to od dziesiątych, być może nawet tysięcy lat, to nie trudno założyć, że ich statki mogą wykonać niezliczoną wręcz liczbę lotów. Naturalnie nie wiemy jak wiele, jednak pamiętajmy o prawdopodobieństwie. Jeśli jakąś czynność wykonamy naprawdę dużo razy, to wówczas wzrasta prawdopodobieństwo tego, że dojdzie do mało prawdopodobnego rezultatu. Obcy mogliby wykonać nie tysiąc czy sto tysięcy lotów, a być może nawet milion czy kilka milionów. Czy aby na pewno przy tak dużej próbce choćby jedna katastrofa wydaje się absolutnie niemożliwa? Czy też jest to już tylko wysoce nieprawdopodobne, ale już jednak możliwe? Choć my posiadamy samoloty od dziesięcioleci, są one testowane na wszelkie możliwe sposoby pod nadzwyczajnym nadzorem. Tak w dalszym ciągu co roku dochodzi do wielu katastrof lotniczych. Pomyśl sobie na przykład o ludziach z odizolowanej wyspy Sentinel, którzy widzą czasem na niebie jakieś samoloty czy helikoptery, prawdopodobnie nigdy by nie uwierzyli, że coś tak niezwykłego mogłoby się rozbić. Czy możemy wykluczyć możliwość, że gdy ludzie zaczną kolonizować Marsa lub inne systemy gwiezdne, to nigdy nie dojdzie tam do żadnej usterki czy katastrofy jakiegoś naszego pojazdu? Być może wraz z dojściem do poziomu cywilizacji międzygwiezdnej, technologia byłaby niemal w 100% całkowicie niezawodna. Skąd możemy mieć jednak pewność, że nie doszłoby tu do choć jednej usterki, korizji czy po prostu problemu związanego z warunkami atmosferycznymi na naszej planecie? Poza tym istnieją także inne możliwości. Przykładowo Ziemię mogą odwiedzać przedstawiciele dwóch różnych wrogo do siebie nastawionych cywilizacji. Być może jedna cywilizacja zestrzeliła tutaj pojazd innej cywilizacji. Być może doszło do zestrzelenia w wyniku konfliktu w obrębie tej samej cywilizacji. Do tego dochodzi jeszcze tak zwany czynnik ludzki. Być może jakiś błąd danej istoty doprowadzi do jednej katastrofy spośród miliona przelotów. Ostatecznie interesującą opcją są także celowe katastrofy. Obcy, którzy skrupulatnie monitorowaliby nasz rozwój, postanowiliby celowo rozbić jeden ze swoich pojazdów. Miejsce katastrofy zostałoby wcześniej uzgodnione, przede wszystkim po to, aby statek wpadł w odpowiednie ręce. Obcy mogliby wybrać któreś z państw, po czym dokonać celowej katastrofy na jego terenie. Wszystko odbyłoby się na zasadzie. Rozbijmy jeden z naszych pojazdów i zobaczmy, co właściwie ci ludzie z nim zrobią. Czy będą w stanie dokonać inżynierii wstecznej, czy utanią odnalezisko, czy podzielą się z nim światem. Czyli uważasz, że statki kosmiczne obcych mogły się rozbić na Ziemi? Myślę, że istnieje różnica pomiędzy stwierdzeniem, że jest to absolutnie niemożliwe, a stwierdzeniem, że jest to małe prawdopodobne, ale jednak możliwe. Zwłaszcza jeśli przelotów mogą być tysiące lub miliony przez tak wiele lat. Wystarczy bowiem tylko jedna usterka, błąd, zestrzelenie, awaria czy problem. I w ten sposób dochodzi do jednej katastrofy. Istnieje zresztą wiele wiarygodnych osób, które zarzekają się, że do tego doszło. Nie wiem, czy rzeczywiście doszło kiedyś do takiej katastrofy. Ufa. Natomiast uważam, że nie należy całkowicie wykluczać takiej możliwości i wskazywać jej jako nierealnej. Ufa to kosmici i nie dlaczego ci kosmici wyglądają tak podobnie do ludzi. Nic nie wiemy na temat życia pozaziemskiego, tego jak potoczyła się gdzieś ewolucja. Natomiast mówmy się, tacy obcy będą znacznie bardziej obcy a nie nas przypominać. Czyli, żeby było jasne, uważasz, że nic nie wiemy na temat życia w kosmosie. Natomiast jednocześnie wiemy, że potencjalnie obcy będą znacznie bardziej obcy a nie będą nas przypominać? Tak, nie widzę w tym sprzeczności. A ja widzę. Jaką? Taką, że z jednej strony mówisz, że nic nie wiadomo na temat tego, jak będzie wyglądało życie pozaziemskie. A jednocześnie jednak wiesz, że inteligentne istoty pozaziemskie nie będą przypominać ludzi, nie będą humanoidalne. Jeśli czegoś nie można być pewnym, to nie można być również pewnym, że nie będą tak wyglądać. A niby dlaczego miałyby być homoidalne? Istnieją pewne powody. Powiedzmy, ile systemów gwiazdnych dokładnie przeanalizowaliśmy pod kątem istnienia życia. No, jeszcze nam się nie udało dokładnie przeanalizować nawet układu słonecznego. Dokładnie, ale jak na razie odkryliśmy życie tylko na Ziemi, tak? Tak. A jak wygląda jedyne znane nam inteligentne życie, zdolne zbudować cywilizację techniczną? Są to przedstawiciele gatunku Homo sapiens. Mamy zatem jeden przykład planety, na której istnieje życie i jeden przykład tego, jak ewolucja sprawia że doszło do powstania humanoidalnych istot, które następnie stworzyły cywilizację. Mamy zatem taki przykład, natomiast jesteś pewny, że na innych planetach nie mogły powstać podobne humanoidalne istoty. No dobra, może nie jest tak, że na pewno nie będą tak wyglądać. Życie może jednak przybierać najróżniejsze formy i powątpiewam, że te inteligentne istoty będą przypominać ludzi. Naturalnie, że proste organizmy oraz zwierzęta na obcych planetach mogą wyglądać i funkcjonować zupełnie inaczej niż to, co znamy z Ziemi. To, co nas jednak interesuje, to istoty inteligentne zdolne do stworzenia cywilizacji technologicznej. Naukowcy są podzieleni w kwestii tego, jak takie inteligentne istoty mogą wyglądać. Wielokrotnie wskazują jednak, że istnieją pewne powody, dla których obcy mogą poniekąd przypominać ludzi. Ewolucjoniści Richard Dawkins, Simon Conway Morris, a także i Casherbaum wskazują na zjawisko konwergencji ewolucyjnej. To oznacza, że niepowiązane linii organizmów ewoluują podobne cechy jako adaptacje do podobnych wyzwań środowiskowych. Całkiem rozsądnym jest zatem założenie, że podobny proces rozegra się na innych planetach, skutkując powstaniem w podobnych organizmów. Ludzie są także dobrym przykładem pokazującym, czego należałoby oczekiwać od inteligentnych isot tworzących cywilizację techniczną. Z oczywistych powodów musi to być gatunek lądowy, a nie wodny. Zapewne ze zręcznymi i chwytnymi palcami lub kończynami, za pomocą których może manipulować przedmiotami. Ingerować w środowisko i tworzyć maszyny. Gatunek mobilny, swobodnie się poruszający, symetryczny tak jak to lubi natura, z głową oraz oczami osadzonymi na szczycie ciała. Ścieżka ewolucyjna inteligentnych obcych może naturalnie przebywać nieco inaczej lub znacznie inaczej. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby obce istoty tworzące cywilizację nie przypominały poniekąd naszej humanoidalnej budowy ciała. Nie oznacza to, że ci obcy muszą tak wyglądać. Jednak nie ma powodów, dla których choć niektóre gatunki nie mogłyby nas przypominać. Tylko tyle i aż tyle. Ufo, już widzę jak inteligentne istoty z innej planety przemierzają kosmos, ale tylko po to, by pojawić się gdzieś z daleka na niebie. Jeśli by przybywali, to dlaczego nie lądują pod białym domem lub na karkowskim przedmieściu, nie nawiązując z nami kontaktu? To doprawdy szokujące, że inteligentne istoty z kosmosu nie chciałyby nawiązać z nami oficjalnego kontaktu. Masz rację, gdyby nas odkryli, to przecież co i róż wylądowaliby pod białym domem i z nami porozmawiali. No dokładnie. Dotychczasowy dorobek przedstawicieli gatunku Homo sapiens mówi sam ze siebie. Niewątpliwie wyróżniamy się naszym intelektem w drodze mlecznej. Wystarczy tylko zerknąć na osiem największych osiągnięć ludzkości, które budzą podziw w całej galaktyce. Co masz na myśli? Wojna, religia, przestępczość, małżeństwo cywilne, obiektywne dziennikarstwo, napiwki tylko w restauracjach, podatek dochodowy oraz kasta celebrytów. Niby co jest złego w celebrytach? Nic nic, kult celebrytów jest zupełnie naturalnym elementem każdego zdrowego społeczeństwa. Czyli uważasz, że kosmicie nas odwiedzają, ale nie wiązują z nami oficjalnego kontaktu z tych powodów? Nie powiedziałem tak. Uważam, że istnieją uzasadnione wątpliwości dotyczące tego, czy inteligentne istoty z kosmosu chciałyby nawiązać oficjalny kontakt z przedstawicielami gatunku Homo sapiens. Jeśli nas odkryli i nas obserwują, to musieli zwrócić uwagę na to, że przedstawiciele gatunku Homo sapiens, notorycznie toczą ze sobą wojny, walczą o surowce i kawałki lądu, dokonują morderstw ludobójstw czystek etnicznych. Walczą ze swoimi braćmi tylko dlatego, że ci należą do innego państwa, mówią innym językiem, mają inny kolor skóry lub wierzą w innego Boga. Dominuje wśród nich nienawiść, zazdrość i zawiść. Czy naprawdę myślisz, że jakiś kosmita przebywając na Ziemię i widząc, jak ludzie żyją w biedzie, ale ich rząd wydaje miliardy na zbrojenia lub gdy widząc, jak dzieci umierają z głodu, a kilka kilometrów dalej milionerzy wydają pieniądze na swoje zachcianki, to taki kosmita uznałby, że tak, tak, te istoty definicji nie zasługują na oficjalny kontakt. No nie wiem, to po co by tutaj przylatywali się nie chcąc z nami rozmawiać? Nie wiem, czy przylatują, czy nie. Istnieje kilka wyjaśnień takich jak hipoteza ZOO i hipoteza niepełnego embarga, wyjaśniających potencjalne motywacje istot pozaziemskich, które jedynie monitorowałyby nasz rozwój, trzymając się z oficjalnym kontaktem do momentu, gdy ludzkość osiągnie odpowiedni poziom rozwoju. Trzeba mieć sobie wiele optymizmu, aby uznać, że ludzka cywilizacja z 2023 roku znajduje się na naprawdę wysokim poziomie rozwoju. Okej, okay, ale gdyby chcieli nas tylko obserwować, to po co czasami by się pojawiali na niebie i dali złapać na nagraniach, zdjęciach, radarze lub pozwala, by ktoś ich zobaczył? To właśnie wyjaśnia potencjalnie hipoteza niepełnego embarga, wedle której sprawdzają naszą reakcję i próbują nas oswoić z potencjalnym kontaktem przyszłości. Zatem być może Ziemia jest dość unikalną planetą pod względem różnorodności życia, stąd też zmożone obserwacje, zwłaszcza w niespokojnych czasach. Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ktoś uważa, że jeśli kosmici nas odwiedzają, to koniecznie musieliby nawiązać z nami powszechno oficjalny kontakt. Halo! Witaj kosmiczne opowieści. Właśnie oglądam twój film. Ciekawe zbieg okoliczności. Słuchaj, jestem ciekaw, co ty o tym wszystkim sądzisz. Ostatnio prosiłeś się za dwa pytań, mówiąc, że postarasz się na nie odpowiedzieć. Tak, niebawem odpowiem. Uznaj, jednak, że najpierw nagram taki zbiorczy film, w którym odnoszę się do często podnoczonych argumentów wysuwania przeciwko UFO. Uważam bowiem, że zbyt wiele osób wierzy w tego typu nieporozumienia, mity, nonsensy, bzdury, zwyczajnie nieprawdziwe informacje. Zbyt wiele osób je powiela, a co gorsza ci ludzie są przekonani, że mają rację, wypowiadając swoje mądrości tonem położenia. Co gorsza, nikt też tego nie konfrontuje. Większość tych argumentów jest całkowicie niedorzeczna a inne, które wydają się rozsądne, również nie wytrzymują próby. Mogę się tak produkować godzinami, ale niewiele to zmieni. Tego typu filmy o UFO mają problem by dotrzeć choćby do 1% całej populacji. To z kolei oznacza, że istnieje prawdopodobieństwo już 99 na 100 osób mianych na ulicy. Może ponosić tego typu argumenty. W tym filmie daje zatem oręż innym ludziom, którzy następnie mogą używać argumentów, które przedstawiłem podczas przyszłych dyskusji. Gwarantuję Ci, że wiele ludzi będzie dalej powtarzało tego typu mity, ponieważ zrobili własne research i wiedzą lepiej. Jestem pod wrażeniem paradoksu niedoinformowanego myśliciela. Tak jak wielokrotnie wspominałem, jest to sytuacja, w której kompletnie niedoinformowana osoba bredzi, tonem eksperta na temat, o którym nie ma zielonego pojęcia. Wiele osób wciąż myśli, że UFO nie istnieje. Poważnie, wyjdź na ulicę i popytaj ludzi. Nie wspomnę już o tych argumentach, którym się tutaj przeciwstawię. Ktoś mógłby powiedzieć, że tego typu ludzie istnieją w każdej tematyce i trzeba się z tym pogodzić. Problem polega na tym, że istnieje kilka tematów, a UFO jest jednym z nich w którym brednie są także wypowiadane przez osoby z pozoru całkiem rozsądne, uznawiające się za śmietankę intelektualną. Komiczne jest widzieć dziennikarzy, naukowców, ekspertów, którzy szerzą te informacje w temacie UFO, starając się pozycjonować w roli racjonalnego badacza. Krótka konfrontacja pokazuje, że nie mają racji, jednak sami twierdzą, że wiedzą przecież lepiej, jak to jest z tym UFO, gdyż jak wiadomo zrobili własny research. Prawda UFO istnieje, natomiast jest ona ukryta przez dezinformacyjny filtr. Ten filtr jest w stanie omamić wiele inteligentnych skądinąd osób, które następnie na poważnie podnoszą argumenty typu, że UFO pojawia się tylko w USA, że to tylko tajna ziemska technologia, tylko szaleńcy widzą UFO, nie ma przecież żadnych zdjęć, nie ma żadnych nagrań, że przecież David grasz to tylko jedyny człowiek, że naukowcy w to nie wierzą, że to tylko dystrakcja od czegoś innego, że musiałby przecież istnieć gigantyczny globalny spisek, że ktoś by przecież coś ujawnił, coś by przeciekło itd. Łatwo jest oszukać ludzi kompletnymi bzdurami tego typu, jeśli przedstawię się wyłącznie wybrane fragmenty całości i wybrane argumenty, zwłaszcza jeśli ludzie nie są do niej ciekawością, nie są dociekliwi. Istnieją zresztą osoby, które specjalizują się w szerzeniu dezinformacji i manipulowaniu ludźmi. Takie osoby mają kilka strategii działania. Przykładowo, skup się na ekstremu i ludziom, że ekstremu to norma przypinanie łatek, przemilczenie kluczowych argumentów i faktów, tym samym przekazując ludziom niepełny i fałszywy obraz sytuacji, kierując ich na manowce. Stanton Freeman napisał zresztą cztery zasady, jakimi posługuje się część tego typu ludzi. 1. Nie zawracaj mi głowy faktami, mój umysł już zdecydował, jakie są fakty. 2. Jeśli opinia publiczna o czymś nie wie, to ja jej o tym nie powiem. 3. Jeśli nie możesz zaatakować danych, atakuj ludzi, to prostsze. 4. Ogłoś swoje stanowisko przez proklamację. Łatwiej jest powiedzieć, że nie ma dowodów, ponieważ nie musisz nic robić, aby to potwierdzić. Im dłużej człowiek żyje, tym bardziej zdaje sobie sprawę, że nieodżałowany Friedman miał rację. Ten film powstał zatem jako Swissa przeciwwaga. Istnieje bowiem mała grupa zwolenników Ufa, która faktycznie jest łatwowierna i wierzy w dziwaczne rzeczy. Jednak problem polega na tym, że istnieje znacznie większa grupa, która wierzy w kompletne bzdury, a co gorsze, nikt tego w ogóle nie konfrontuje. Celem filmu nie jest przekonywanie do tego, że zimie odwiedzają staty pozaziemskie, ponieważ na razie nie ma na to naukowych dowodów, które możemy dotknąć, zbadać i potwierdzić. Chyba, że takie dowody rzeczywiście są ukryte. Celem jest jedynie pokazanie, że argumenty często przywoływane przeciwko UFO są powierzchowne i błędne. Byłoby miło, gdyby ludzie mieli w posiadaniu pełny obraz całej sytuacji, a nie zniekształcony wycinek. Istnieją bowiem pewne fakty UFO, których wiele osób wciąż nie przyswoiło. UFO istnieje, oficjalnie potwierdziło to wiele rządów na świecie. Obserwacje UFO mają miejsce od tysięcy lat. Obserwacje mają miejsce na całym świecie, a wiele z nich pochodzi od wiarygodnych obserwatorów. Istnieją ciekawe nagrania i zdjęcia, dane radarowe, odtajnione dokumenty. Nawet naukowcy, którzy się tym zajmują, są sygnaliści-informatorzy. I choć większość obserwacji UFO ma prozaiczne wyjaśnienie. Tak istnieje niewielki procent niewyjaśnionych przypadków, takich, które dotyczą inteligentnie poruszających się obiektów o osiągach przewyższających znaną nam technologią. Sztuka polega zatem na tym, aby większość ludzi była zaznajomiona z tymi informacjami, zanim spróbują sformułować swoją opinię dotyczącą tematów. Nikt ich nie zmusza, by stwierdzić, że za część odpowiadają kosmici, natomiast kluczowe jest, aby znali wszystkie fakty. Zwróć uwagę, że to jest lustrzana sytuacja, jak w przypadku Biblii. Tam również istnieje zbiór pewnych faktów, które jednak są ukryte przed ludźmi przez dezinformacyjny filtr. I choć w Biblii pewne rzeczy są napisane czarno na białym, tak jednak wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ponieważ powiedziano im coś innego. Usłyszeli sprzeczne informacje lub też wiedzą lepiej. Potem otwierają szeroko oczy ze zdumienia, że jak to możliwe, podczas gdy wszystko jest klarownie opisane w Biblii. Zabawne jest to, że wszystkie niezbędne informacje dotyczące UFO są powszechnie dostępne. Jedyne, co należy zrobić, to poświęcić trochę czasu, aby się z nimi zapoznać. Na pierwszy rzut oka faktycznie można bowiem pomyśleć, że w UFO nie ma niczego ciekawego, a nawet wierzyć w popularne mity. Kiedy jednak zaczynasz więcej czytać i sprawdzać, szybko okazuje się, że ten argument nie ma sensu, ten argument jest kompromitujący, ten jest bzdurą, ten jest nonsensem, ten również, tamten również i tak dalej. Zaczynasz odkrywać, że istnieją nagrania i zdjęcia, że istnieją niewjaśnione przypadki z nutztwem obserwatorów, przypadki z danymi radarowymi, z fizycznymi śladami, istnieją oficjalne dane, otajnione dokumenty rządowe, naukowcy, którzy się tym zajmują, a nawet sygnałici informatorzy. Dziennikarz śledczy Ross Colthard napisał najlepszą książkę na temat UFO zatytułowaną In Plain Sight, czyli Na Widoku. Jak sam zaznaczył, nie mógł uwierzyć, że rzeczywiście informacje UFO są na widoku, publicznie dostępne, wystarczy ich jedynie poszukać. Szkopuł w tym, aby komuś chciał się to zrobić. Pamiętajmy, że kluczowe jest to, aby mieć posiadanie wszystkie informacje na bazie których następnie można spekulować lub dyskutować. Zapraszam do subskrybowania kanału i oczekiwania na kolejne odcinki Kosmicznych Opowieści.